I witajcie. Hej, hej, hello. Z tej strony Imaginarium RPG, dzisiaj w okrojonym składzie dwuosobowym, czyli ja, Iwianna i Mizu. Hello. Mizu, która gra Nanę w jej specjalu. W jej specjalu w ostatnim z czterech odcinków specjalnych, które sobie nagrywamy z każdym z terów, z dzieciaków. Prawdopodobnie, kiedy to oglądacie, jesteśmy zgodnie z chronologią fabuły, a mianowicie w wakacje między 8 klasą a 1 liceum. Chyba nic więcej nie chciałam dodać, więc możemy sobie już przejść do naszej fabuły. Nana niedawno wyjechała do dziadków Jonesów, dziadków od strony mamy. Tak się składa, że mieszkają oni w Nevadzie. W Nevadzie, bo wcześniej Nana mieszkała w Boulder City, aż do 9, a to potem wyjechali. Wyjechali do Coldwood ze względu na nowo otwarty tam ośrodek pętli. Filię pętli, której jej ojciec został kierownikiem, objął kierownik. Bo wcześniej też pracował w tym głównym ośrodku Boulder City. No i właśnie teraz widzimy ją, jak siedzi w domu dziadków. Wydaje mi się, że bardzo dawno tam nie byłaś. Oni nie mieszkają w Boulder City, oni mieszkają na farmie. To jest praktycznie zaraz za miastem, bo tuż za główną drogą wjazdową, tuż za górami, rozciąga się bardzo dużo różnych farm rozsianych na polach uprawnych, a w drugą stronę można przez pustynię dotrzeć do Las Vegas. Twój tata mieszka w hotelu, albo wynajętym dla niego przez pętlę pokoju gościnnym, ponieważ on na całe wakacje jest w delegacji, jeżeli możemy tak to nazwać. I w związku z tym to on ciebie przywiózł. Suzy została z mamą ze względu na kursy przygotowawcze, w których chciała wziąć udział. To są takie kursy naukowe, które generalnie są dla dzieciaków licealnych, które starają się o trochę lepsze noty, trochę lepsze rzeczy w twoim CV, jeżeli przy składaniu papierów na studia. No a Suzy jest ambitna, więc ona już, będąc w pierwszej klasie, sobie takie kursy dodatkowe, praktyki pozałatwiała. No i w związku z tym też musiała. Troszeczkę się wasza rodzina rozjechała i nią zajęła się mama, a za to Jonesów. Dziadkowie Jonesowie bardzo cię lubią i myślę, że już od tego dnia, bo to nie jest pierwszy dzień, myślę, że to jest może nawet drugi albo trzeci, jakiś poranek, kiedy ty znowu budzisz się wypoczęta, kiedy jest ten specyficzny zapach wsi, śpiew ptaków za oknem, jakieś kury skakające gdzieś z kurnika i babcia cię nie budzi wcześniej. W końcu masz wakacje, więc niech się Nana wyśpi ile chce, więc podejrzewam, że w końcu słońce przechodzące zza załom budynku trafia okno pokoju, zresztą pokoju, który kiedyś należał do twojej mamy i trafia na łóżko, na poduszkę, powoli się przesuwa i w końcu rozświetla twoją twarz. Ciepło na policzkach, na nosie. Jeżeli najpierw troszeczkę uchylisz oczy, to taką jasność większą niż tuż przed chwilą ujrzysz.
A w tle, w domu jakieś takie odgłosy, do których się jeszcze na pewno nie zdążyłeś przyzwyczaić, ale właśnie takiego żyjącego domu. Mimo, że w tym domu tak naprawdę mieszka tylko twój dziadek i twoja babcia. Myślę, że kiedy wstaję, to pierwsze swoje kroki jednak kieruję w stronę okna, które podnoszę, otwierając je jak tylko mogę i wychylam się przez nie, wdychając wręcz to powietrze do swoich nozdrzy, bo wyczuć można naprawdę całą gamę zapachów. Czuję nie tylko te szerokie pola, które mają specyficzny zapach teraz tego zboża lekko przyschniętego, które tak bardzo kojarzy się z latem. Rzadko mamy takie zapachy u nas w Coldwood, więc od razu przypominają mi się uroki wczesnego dzieciństwa, kiedy tutaj przyjeżdżaliśmy też z Boulder City do dziadków, albo kiedy odwiedzałam tutaj ich po prostu z mamą. I potem zaczynam czuć te zapachy trochę bliższe, bo jednak kurnik też ma specyficzny zapach i podejrzewam, że wiele osób powiedziałoby, że nie pachnie zbyt ładnie, ale teraz po tym czasie, kiedy mnie tutaj nie było tak długo, to myślę, że ja się cieszę czując ten zapach i tak samo jak te wszystkie inne wiejskie zapachy, które niekoniecznie innym mogą się podobać, to myślę, że w tym momencie ja widzę w nich taki swój urok i uśmiecham się, patrząc tak naprawdę na naturę, która jest przepiękna z tego widoku z okna. Mama wiedziała, jaki pokój wybrać w tym domu. A po chwili zaczynam czuć zapachy, które myślę, że dobiegają z domu, bo wyobrażam sobie, że babcia już szykuje jajecznicę. Babcia to już pewnie szykuje obiad, bo moja droga trochę albo później. Obiad. A ten dom żyje od 5, więc tutaj obiady je się dużo, dużo wcześniej. No ale co ja poradzę, jak książka była taka ciekawa, którą czytałam wieczorem. Tutaj mogę sobie czytać do kiedy chcę. Dokładnie, no i śpi się też dobrze. Czy w takim razie kierujesz się do kuchni? Tak. Myślę, że tak. Przebiorę się, poranna toaleta i idę do kuchni. Oni nie są jakoś bardzo zacofani. Mają już bieżącą wodę, chociaż w ogóle jest też studnia na dziedzińcu. No bo tam jednak jest bora i tak dalej. Tak, kiedyś pamiętam z Suzy wrzucałyśmy tam jakąś monetę, żeby zobaczyć, jak długo będzie spadać. Ciekawe, czy tam jeszcze jest. Możliwe, że tak. Więc mimo, że ta stodoła jest i tak dalej, wychodek oczywiście, całe takie medy, to jest już gdzieś w międzyczasie. Zrobili sobie remont, mają normalną właśnie kanalizację. Więc nie wygląda już to tak źle, jak może kiedyś, z czasów młodości twojej mamy. Ale ten dom nie został całkowicie przebudowany, więc te pomieszczenia są bardzo takie duże, pojemne i mają nietypową wysokość. Ani to nie jest bardzo wysoki loft, ani to nie jest standardowa wysokość budynku. I kuchnia jest połączona z taką częścią wypoczynkową. W mieście nazwałabyś to salonem, a tutaj część wypoczynkowa, ale dokładnie to wypoczynek. I też są twoi dziadkowie dużo zaciągają, dużo mówią tak trochę niezrozumiałych słów, ale starają się przy tobie przynajmniej w miarę poprawnie wymawiać, się dobrze rozumieli, starają się bliżej do tych miastowych pokazywać. I teraz jak wychodzisz, to twoja babcia rzeczywiście już coś gotuje na obiad, a dziadek, który ewidentnie właśnie wrócił z obchodu gospodarstwa, siedzi w takich wysokich kaloszach, gumiakach i smaruje sobie pajdę chleba, ale to jest taki chleb domowy, wypieczony i on jest grubo, tak bardzo grubo pokrojony. On sobie właśnie teraz jakimś smarowidłem, jakimś tłuszczem smaruje taką promeczkę. I babcia, jak cię widzi, to od razu nalewa ci szklankę zimnego mleka, daje ci ją w takim ceramicznym kubku. To jest mleko z takiej kanki nalane i wiesz, że to jest mleko krowy.
nie jest przygotowane, nie jest w żaden sposób przetworzone, tylko bezpośrednio z takiej właśnie pianką i chłodnym. Dzień dobry, witam się z nimi z naprawdę szerokim uśmiechem. Ja się tutaj bardzo dobrze czuję i od razu popijam to mleko. Smakuje wybornie. Dzień dobry, słoneczko, jak się spało? Fantastycznie, ale chyba trochę za późno wstałam, tak patrzę na to, co babcia teraz przygotowuje. Dziadek tylko macha ręką. Widzisz, że on się troszeczkę postarzał przez ostatnie lata. Tak jak wyjeżdżałaś, to pamiętałaś go jako takiego bardzo sprawnego człowieka. Tak teraz gdzieś te ręce z artretyzmem, jak macha, nie wiem, to tak widzisz, że rzeczywiście ma tak troszeczkę bardziej powykręcone palce, bardziej przygarbiały. Bardziej przypomina dziadka, niż jak tutaj stąd wyjeżdżaliście. Bo oni ogólnie są dosyć młodzi. Oboje. Masz wakacje. Baw się, wyśpi się. Po to tu żeś przyjechała do nas na wieś. Po to się wyspała. Nie to co w mieście. Siadaj. Opowiadaj. Co tam jeszcze u tej mojej córki? Ja myślę, że siadam z tym mlekiem, popijam jeszcze i tak staram się dobudzić, bo mimo, że wstałam dość późno, no to w zasadzie mogłabym jeszcze przewrócić się na drugi bok i trochę bardziej pospać. Przeciągam się. No, mama tam działa po swojemu, w Domie Kultury, zapisała mnie na te zajęcia, które bardzo lubię, z panem Clarkiem. I co tam robicie? Czytamy książki, omawiamy je i zastanawiamy się, co podmiot liryczny, jeżeli są to wiersze, miał na myśli. On robi taki wielki uśmiech i tak widzisz te wszystkie zmarszczki na jego twarzy, ale takie pozytywne zmarszczki, wiesz, takie naprawdę widać, że to jest pozytywny człowiek, cieszy się bardzo często. Widzisz, że on nie wie, co ty tam mówisz. Ale cieszę się bardzo, że jesteś pogodna, zadowolona, więc wyciąga teraz tą rękę, czochra ci włoski. Ale ty bystra jesteś. Bystra. Nie, to Suzy jest bardziej bystra. Najbystrzejsza w rodzinie. Nie, to tak nie jest. Jest. Ja wiem. Taka zdolna jest. Kiwam głową i cieszę się, że ktoś coś takiego mówi, bo ja nigdy nie słyszę takich rzeczy. No tak. To jest duży kontrast w porównaniu z tym, co zazwyczaj masz w domu. Nawet nie wiesz, kiedy babcia przygotowuje dla ciebie jedzenie. No rzeczywiście jest to ta jajecznica, ona szybko zmajstrowała gdzieś na drugim palniku. I stawia przed tobą talerz i to jest bardzo duża porcja. Ona, ta jeszcze jest bardzo tłusta. Mhm. Ale jest pyszna, więc jem tyle, ile wmieszczę w siebie. Dziadek też ci kroi chleb takim nożem wielkim. Wcześniej go naostrzył. I ta pajda też jest taka ogromna. Słyszysz, jak ten chleb krupie podczas skrojenia, więc masz świadomość, że możliwe, że powstał dzisiaj rano, więc jest taki naprawdę świeży, taki i pachnący. Może ci udaje, że on jest cieplutki, ale on już nie jest cieplutki, ale jest taki naprawdę chrupiący, pachnący. Nie ma tego w mieście. Choćbyś poszła do piekarni z samego rana, to nie jest ten chleb, to nie jest ta sama jakość. Tak samo to mleko. Mleko w mieście, już nie pamiętasz nawet tego smaku, ale mleko w mieście tak nie smakuje, to jest zupełnie inny smak. Teraz jak to pijesz, to masz wrażenie, że to mleko, które pijesz w cold wood, to woda. Kompletnie inny smak. Babcia zaczyna zamiatać podłogę, cały czas coś tam robiąc w obiedzie. I oni tak naprawdę pozwalają ci robić, co masz ochotę. Nie wynajdują ci żadnych specjalnych zajęć. Czasem babcia poprosi, tam jajka przyniosła z kurnika, czy cokolwiek. Albo pytają się, czy jakoś ci zająć dzień, zaanimować dzień, ale nie naciskają, masz bardzo dużą swobodę.
Ja myślę, że sama czasami odzywam się z chęcią pomocy tak naprawdę, bo mimo, że dla nich to jest praca, to przez to, że ja nie mam z tym wszystkim styczności, to dla mnie jest to w pewnej formie zabawa. Więc jak najbardziej chętnie pomagam dziadkowi w różnych obchodach po farmie, gdzieś tam być może jakąś dziurę wykopię, skacząc po tej łopacie, co jest po prostu fajne. Oczywiście no, całą dziurę to będzie mi ciężko wykopać, ale te pierwsze podrygi chętnie wykonuję. Jasne. No więc myślę, że tak mniej więcej ci te pierwsze dni mijają, ale jak może tego dnia, w którym teraz jesteśmy, a kolejnego, kiedy wychodzisz na obejście, to widzisz, że sąsiednia farma, ona jest tak, to jest kawałeczek, ale to jest z zasięgu wzroku i tam jest taki charakterystyczny wiatrak, bo tam kiedyś był młyn, a teraz jest tam wybudowana stadnina koni, która jest na tyle nowa, że powstała za czasów życia twojej mamy. Więc dla ciebie to już była od zawsze, ale jest w miarę nowa. To w miarę nowy interes. I wiesz, że mieszkają tam jedyni bliscy sąsiedzi, państwo Randall. Myślę, że spoglądam w tamtą stronę. Dawno tak naprawdę nie obcowałam dłużej z jakimiś zwierzętami i strasznie, strasznie za tym tęsknię, zwłaszcza, że tutaj już nacieszyłam się trochę kurami i kusi mnie strasznie, żeby pójść tam zobaczyć. Zresztą chyba mi się coś kojarzy, że tam inny chłopiec mieszkał mniej więcej w moim wieku. Kurczę, nie, on był troszkę starszy ode mnie. Ale... Dziadek patrzy za twoim wzrokiem. Jeszcze jest poranek, jeszcze nie ma, czy nie ma takiego skwaru strasznego, ale on już i tak przeciera czoło chusteczką. Chcesz iść do Randallów? Mhm. Czy przybite? To mogę? Idź leć, pewnie. Pewnie. Pozdrów Mary ode mnie. Dobrze. Jakby coś jej było trzeba, to pomożemy. Powiedz, że pomożemy, że przyjdę jakby nareperować. Cokolwiek. Coś im zanieść? A w sumie. I idzie i po chwili wraca. Wchodzi do domu. Po chwili wraca z takim koszyczkiem drewnianym, wyplatanym. I tam jest. Myślę, że kilka jajek. Takich po prostu włożonych, nie wiem, dodatków. Tylko ostrożnie. Dobrze. To ja wrócę niebawem pewnie. A czekaj. Jeszcze znika jeszcze raz i przynosi jeszcze taki zapakowany w jakiś papier coś i po chwili się rozwiąże to masło. Mhm. No. Teraz możesz. To pozdrowię Mary. No, pozdrów. Biedna Mary. Jeszcze mówi, kiedy ty już praktycznie się odwracasz i chodzisz gdzieś on tam zadumie jeszcze, patrząc na jedną. Biedna Mary. Odwrócę się, ale myślę, że spojrzę tak po nim, ale nie zapytam. Mhm. I choć na początku chciałam tam pobiec, to teraz trzymając te jajka, myślę, że spokojnie spacerem przejdę się do domu Randallów. Tak naprawdę tam jest ścieżka taka polna między tymi łanami zbóż. Po drodze myślę, zbieram jakieś polne kwiatki. Być może robię sobie wianek? Krotki. Tak. Dobra. Ty pamiętasz, jak się robi wianek, albo umiesz go wypleść jeszcze? Pamiętasz? A rzućmy sobie może na to. Zróbmy sobie na dobra. To. Dobra. No. A co tutaj by tak pasowało? No. Majsterkowanie? Totalnie jestem z tego kiepska. Takie zręczności manualne. Albo pojmowanie? Może pojmowanie faktycznie, bo to będzie takie, wiesz, odniesienie na pamiętanie się do tego. Nie? No, pojmowanie może być. No. Dobrze. Zero sukcesów. Okej, okay, w takim razie próbujesz złapać te trawę i tutaj te kwiatki, ale
Pamiętasz, że takie wianki robiła dla ciebie mama, dla ciebie i Suzy? I właśnie się orientujesz, że tak naprawdę to nigdy się nie nauczyłaś tego robić. Rzeczywiście często chodziłeś na wymarzenie jakieś zdjęcie z dzieciństwa w wiankach, kwiatów polnych, w ogóle stoisz w tych zbożach, ale rzeczywiście ty tego wypleś. Wzdycham ciężko. No nic, w takim razie robię jeszcze mały bukiecik dla Mary. Skoro dziadek powiedział, że jest biedna, to może jest smutno, a kwiatki na pewno poprawią jej humor. Jeszcze myślę, że nim dotrzesz, to ty sobie pomyśl, że ona miała jedną córkę tylko. Być może miała więcej, ale ty świadomie pamiętasz, że miała jedną. Mary Lou. I coś się stało z jej mężem jeszcze za czasów, jak tutaj przyjeżdżałaś, ale to było tak powiedziane, niepowiedziane, byliście mali, więc w zasadzie to nikt tego wprost nie powiedział, co się z nim wydarzyło, ale on po prostu nagle zniknął z ich życia. I Mary Lou też została z gromadką dzieci, tym młodszym właśnie. Starszy, niedużo od ciebie starszy, którego kojarzysz. I to jest w zasadzie tyle, co pamiętasz. Mąż Mary bardzo mocno przyjaźnił się z twoim dziadkiem. I w zasadzie teraz się dziwisz, że to on kazał pozbyć Mary, a nie jego. No i to myślę, że jest takie coś, co ci może przyjść we flashbackach, tak idąc. Ciekawe, czy się pokłócili. Czy stało się coś złego? No nic. Idę. Myślę, że jak wejdę na już ich teren, to rozglądam się, czy czasami nie ma ich gdzieś na zewnątrz, bo też mogą być zajęci pracą w gospodarstwie. A jeśli ich nie widzę, to myślę, że podejdę po prostu do frontowych drzwi i... Ja myślę, że ich zobaczę. W sensie przynajmniej starą Mary. I słychać też rżenie koni ze stadniny. Tam jest taki płotek i tam takie właśnie, żeby tam uczyły się te konie różnych, nie takie, że ze skokami, tylko bardziej takie do taka zagroda jakby. Ujeżdżania, taka zagroda, takie do rozsłużenia ich. Nie wiem, jeżeli to ma jakąś nazwę, to jest to. Tak szczerze to nie wiem. I właśnie ją zobaczysz siedzącą na takiej drewnianej ławeczce, też pod jabłonką, a to tak łącznie dziką jabłonką. I coś sobie obiera do lowej bali. Wygląda nad czymś, coś tam sobie długie tam. No, jest w cieniu tej jabłonki, więc tutaj właśnie w miarę dobrze, chyba jej tam w miarę dobrze. A jeżeli się rozglądasz, to zobaczysz też chłopaka, który ujeżdża konia. Słuchaj, tam próbuje go uspokoić, ujarzmić. Krzyczy coś, dużo do niego mówi, trochę śmieje się, ale jest tak ślepa. Myślę, że rzucę okiem na chłopaka, ale skupię się bardziej na Mary. I od razu ruszam tak naprawdę w jej kierunku i myślę, że teraz o tym nie pomyślę, ale na pewno później, kiedy będę wspominać tę chwilę, to zaskoczy mnie myśl o tym, że ja tak naprawdę zazwyczaj boję się podchodzić do ludzi, których dawno nie widziałam i którzy są mi w miarę obcy, a jednak tutaj ta cała atmosfera i zobaczenie osób, których tak dawno nie widziałam, zupełnie inaczej na mnie wpłynęły. I nie miałam żadnego zawahania. Idę po prostu do tej kobiety. Jeżeli ona podniesie głowę, to ja uśmiechnę się i jej tak jeszcze z daleka zamacham. Dzień dobry! Podniesie głowę, chwilę zmruży oczy. Chyba cię nie rozpoznała na pierwszy rzut oka. Też przysłoni sobie oczy, żeby lepiej cię zobaczyć. No ty jednak idziesz w słońcu, ona w cieniu. Oj! Kogo tu niesie? Nana! Nana! Tak! Jaka Nana? Jestem wnuczką Jonesów.
A, I domu! pokazuje palcem w stronę naszego domu. Młoda Jonesowa! A! Witaj, witaj! Podchodzę i podaję jej oburącz koszyk. Ten oburącz to już mam tak wyłoczone bardzo przez tatę, bo w Azji nie podaje się rzeczy jedną ręką, jest to uznawane za brak szacunku, więc myślę, że już mam to tak wyrobione, że większość rzeczy podaje oburącz. Ona chyba też swoją wersję szacunku okazuje, bo wyciera rękę uprzednio w fartuch, a dopiero potem ją wyciąga do ciebie. Widzisz, że jej dłonie są pobrudzone, trochę czymś zafarbowane, może właśnie jakimiś warzywami, z takimi czarnymi paznokciami, krótkimi. Tak bardzo. Mhm. I jak smoka z takim zadowoleniem patrząc na jajka, to też dostrzegasz, że praktycznie nie ma uzębienia i ewidentnie przydałaby się coś na czynkę. Może to miał dziadek na myśli, ale uśmiecham się. Dziadek mówił, żeby pozdrowić. Podziękować. Chcesz się pobawić z Jackiem? Mhm. A co pani robi? Zerkam na to, co ona tutaj robi. Obieram buraki. Mogę pomóc? Właściwie to skończyłam. No. Ale mam jeszcze orzechy do połuskania. Kiwam głową, bo orzechy są już trudniejsze. Ale jak będzie trzeba, to pomogę. Jestem tutaj na całe lato. O, dobrze. Dobrze wiedzieć. I ona się tak stoi koło ciebie i nagle tak się rozdarła na całe gardło. Jackie! Jackie boy! Chodź! Gościa mamy! Ja myślę, że tak trochę się cofnę. Leżysz! Ona tak krzyczy, pluje na ciebie w ogóle ślino i krzyczy z całych sił, a stoi obok ciebie. Jest tak myślę, nagle. Wtedy wracam do swojej starej siebie i to jest takie, że się tak robi mniejsza niż jestem jeszcze bardziej. Zarumieniam się, bo rzadko kto przy mnie, ktoś tak krzyczy i zwraca na mnie uwagę. To jest dziwne. I ona jeszcze raz wyciąga rękę do niego. Aj! I tak chowam dłonie za plecy i tak stoję bardzo nieśmiało. I tak cmoka, czeka i tak cmoka sobie pod nosem. Patrzy na ciebie, trochę cię tak teraz mierzy wzrokiem. I to nie w taki sposób dyskretny, tylko tak chamsko. Po prostu patrzy z góry na dół. Spadnicę wyrosłaś. Idę teraz do liceum. O, liceum. Mądre rzeczy. Mhm. Dobrze, trzeba się uczyć. A jaka trzeba, była moja mama, jak była mała? O, taka. I pokazuję ci na wzrost, jaka była. Jej to niczego nie brakowało. Bardzo rosła, bardzo. Cieszyłam się czasem, że nie mam syna, bo by mnie opędziła od niej. Naprawdę? Pewnie. O, ilu to za nią biegało? Nikt mi nigdy tego nie opowiadała. Joseph to musiał tu ze strzelbą na wszystkich apsztyfikantów czatować. Ale pewnie. Nie strzelił do żadnego. A, bo to nie strzelił. To jeden raz? Ale pewnie, że strzelał. Naprawdę? No pewnie, że strzelał. Co wy w szkodę nie weszli. Gdzie niby, ale tak naprawdę to chodziło o twoją mamę. A, ale to ciekawe. Co jeszcze mama robiła takiego śmiesznego? I teraz ona się teraz odpowie, ale już w międzyczasie, że Jackie podjechał na koniu w waszą stronę i ten koń nie jest chyba jeszcze zbyt wychowany, więc ciężko mu, on tam tymi lejcami próbuje. Jest bez siodła, ale ten koń ma lejce, więc on próbuje go troszeczkę tam ukierunkować, jakoś zmusić do zatrzymania się w tym miejscu, co chce, więc tak trochę przejdzie z taką przepaczoną miną, która się po chwili zatrzyma. I ona tak najpierw patrzy na konia, nie? Ona też. A do miasta latała ciągle. Ale grzeczna była, dobra dziewucha, dobra.
Zawsze w gospodarce wszystko zrobiła. Nadal jest grzeczna. A potem się wydała, wyprowadziła. Ale jakie słodkie dzieci ma. No i ona, wiesz, oczywiście klasyka policzek. Myślę, że pozwalam jej na to, ale strasznie się rumienię. I słyszysz z prawej strony, aj, aj, suflet! Stój! Prr! Stój, stój, stój! Teraz stój tu! Tak, dobry koń. Tak, dobry suflet. Zerkam. Czy poznaję tak, osobę? Nie. Czy co, rysy tak? Przypomina ci się Jackie, ale jest bardzo wysoki, bardzo wyrósł za ten czas. Taki patykowaty, jak to nie pamiętasz, ale bardzo, bardzo wysoki. On miał 11 lat, jak wie. 10, 11 mniej więcej. Więc on jeszcze nie zdążył wtedy, jeszcze nie był w fazie, że rośnie, więc teraz naprawdę ten wzrost takim dużym, dużą różnicą. Jest ubrany jak taki klasyczny, ma strój kowboja z rodeo. Więc nice. Takie, zaskakujące, że on tak chodzi po domu, nie? Bo to wiesz, jeżeli widziałaś gdzieś w jakimś filmach, podejrzewam, że czy w filmach, czy nawet na pewno Leonie puszczał jakieś, albo pokazywał jakieś filmy, gdzie coś takiego jest. No, więc myślę, że taki obraz gdzieś sobie utrwaliłaś w głowie. Właśnie. Czy on ma kapelusz kowbojski? Słucham? Czy on ma kapelusz kowbojski? Widzicie, że ma kapelusz kowbojski, ma takie buty z ostrygami, pasek z klamrą taki szeroki, koszulę w kratę. I teraz zeskakuje z tego konia bardzo sprawnie. Klepie go jeszcze. Koń sobie nóżkami przestępuje z nogi na nogę, parska, ale rzeczywiście się jakoś podporządkował. Ale widać, że ma charakter. Widać, że to jest taki koń, który on chciał tutaj stanąć, a nie to, że Jackie go bardziej na takiej zasadzie. Jackie ściąga też ten kapelusz. Najpierw go tak trzyma chwilę, patrzy na ciebie, robi takie wielkie oczy. Nana? To ty? To ja? Ale ty wyrosłeś? Ty też? I następuje taka chwila, kiedy jest taki pewien dystans, takie zatrzymanie, bo on nie za bardzo wie, jak się ma z tobą teraz przywitać po takiej długiej przerwie. Ale patrzy na ciebie, bada cię i robi taki krok w przód, a potem się już nie zatrzymuje, tylko nagle czujesz, że ściska cię, że cię w swoje ramiona wziął i cię podnosi do góry. Wow, nie. A potem ty jak zaczynasz się obkręcać dookoła, kapelusz gdzieś w międzyczasie, który gdzieś był zagnieżdżony między wami, wypada, gdzieś upada, babcia Mary się śmieje, coś tam komentuje z przekąsem, z głupi i tak dalej, ale idzie sobie znaleźć te jajka, stajecie sami, on cię w końcu odkłada. Twoja siostra też tu jest? Nie, tylko ja jestem. Przyjechałaś na długo? Na całe lato. Wow, na całe lato! Ale będziemy się razem bawić, świetnie. Świetnie, ja ci to wszystko muszę pokazać. Ty w ogóle pamiętasz naszą ostatninę? Tak, no przecież ona od zawsze tutaj jest. Czy któryś koń jest, że możesz go pamiętać? Podnoszę kapelusz i podaję mu. Bo suflecik to nasz nowy nabytek. Właśnie go... Charakterny. Tak, właśnie próbuję go trochę uspokoić. Co nie? Suflet? I tam parska sobie kołbem na boki. No, no, będą z ciebie jeszcze ludzie, znaczy konie. Może chcesz się przyjechać? Mam kilka takich trochę bardziej spokojnych. Ale i nic mi się nie stanie. Weź rybaki. Nie, co ty? Z rybaczki? Weź rybaczki, chodź, damy im jeść. Właśnie, która jest? Patrzy, i on nie mówi o to, że chce zapytać ciebie, jaka jest godzina. Nie patrzy na zegarek, tylko patrzy na słońce.
I coś mu to mówi, najwyraźniej mówi, o dobra, trzeba im dać jeść, no to chodź. Zresztą, ja patrzę też na te słońce i idę z nim. On robi takie, idzie trochę szybciej, trochę tak jakby oczekiwał, że ty za nim nadążysz. Ja myślę, że truchtam, nie? Ja jestem dość niską osobą, a on tak wyrósł, więc myślę, że jego jeden krok to jest półtora mojego. No więc on tak idzie dosyć szybko, potem się dopiero orientuje, zwalnia na kilka sekund, a potem znowu wchodzi w ten swój rytm szybkiego chodzenia. Widać, że jest to jego standardowy krok. I prowadzi cię do tej stadniny i pokazuje ci wszystkie konie po kolei. Ja się zachwycam przy każdym jednym, każdego chcę spróbować pogłaskać. Myślę, że przy pierwszych dwóch się boję trochę, ale przy kolejnym już pewniej głaszczę. Okej, okay. Więc on tam je wszystkie nazywa, zresztą widzisz, że są nazwy też wypisane, każdy ma swój box i nazwa jest wypisana kredą na takim fragmencie jakby tablicy, coś takiego. I pierwszego przedstawia jako Bubble, jest Bimpki. Więc te nazwy są dosyć zabawne i dużo jest na literę B. Widzisz też pusty boks podpisany Suflet. I przechodzicie tak sobie, tylko nie ma tam bardzo dużo, ale rzeczywiście na samym końcu są dwa źrebaki i one są przy jakiejś klaczy w takim dużym na końcu boksie. Klacz i są dwa źrebięta. Jeszcze nie są nazwane, bo idą na sprzedaż. My ich jeszcze nie nazywaliśmy. Na sprzedaż? No. I co, i pójdą do innego gospodarstwa nieopodal? Nie wiem, gdzieś pójdą. Zobaczymy. Babcia w sumie się tym zajmuje najbardziej. No i przyjeżdżają różni ludzie. Ale są takie słodkie. Prawda? Jednego tak pod brodą i on widać, że jest ten jeden konkretny, ten drugi źrebak się trochę trzyma na dystans, ale ten jeden jest po prostu takim pieszczochem, on cały czas, jak tylko on go nie głaska, to on cały czas tylko łbem się domaga kolejnych pieszczot, kolejnego głaskania, więc Jackie go tak po prostu mechanicznie cały czas gdzieś tam czy po kłębie, czy po głowie głaszczę. Wyglądają jak ja i moja siostra. Idę do tego bardziej nieśmiałego. Jakie porównanie. On ci daje w takim razie... karmicie je? Mhm. I on ci daje też szczotkę. Taką nakładaną na rękę, że możesz je... Jak już i tak je głaskacie, to przy okazji można je wyczesać. Myślę, tak chwilkę właśnie gadacie, czy o koniach, czy o takich gospodarskich rzeczach. On ci wszystko powiada, tłumaczy, a potem podchodzi do jednego konia, który jest taki starszy. On jest cały czarny i ma taką plamkę na głowie białą, bardzo charakterystyczny. Tego bym nigdy nie chciał sprzedać. Ulubiony. Jak ma na imię? Parku. Ładny jest. Głaszczę go tak. Też może tą szczotką, ale widzisz, że z taką dużą czułością. Jest duża różnica w porównaniu z tym, jak traktował inne konie, a jak traktuje tego. Zresztą też tam daje do pyska, do jedzenia. I potem otwiera zagrodę, żeby go wypuścić, prowadzić. Kiedy jest na środku, to zaczyna go oporządzać, zakładać mu siodło, zakładać uzdę i tak dalej, więc on go po prostu ubiera. Mhm. Po czym... Ja staram się mu poddawać te wszystkie różne rzeczy.
przynosi takie schodki, stawia przy sparku, podaje ci rękę. W sensie ja mam wsiąść? Tak. Jedną rękę trzyma uzdę, sparku. Ale nie zrzuci mnie. Jak to gentleman. Będziesz teraz wiózł panią Nanę. Ja się śmieję i jestem totalnie czerwona, ale podaję mu rękę. I ty wychodzisz na te... Ten koń jest wielki. Ty przy nim stoisz, tobie się głowa kończy, jak jemu się zaczyna tłów, nie? To jest... Wejdź tam, to jest kompletny kosmos. Ten koń jest naprawdę wysoki, będzie duży, to jest dorosły koń. Przydałby się sam, ja, bo Loni, żeby mnie podsadzili, ale ty, może dam radę. Wychodzisz na ten schodek i on ci pokazuje, gdzie masz dać stopę. Ty rzeczywiście, jak sobie podniesiesz bardzo wysoko nogę, to jedną nogę tam wsadzisz, no ale jest takie, co dalej? Jak mam zrobić, żeby moja druga noga była po drugiej stronie? Jej, WF, nie? Pytania, nim się zdążysz zastanowić, to on bez pytania po prostu bardzo lekkim ruchem cię podrzuca do góry i nagle nie wiesz kiedy, ale jesteś w siodle. Wow! A teraz druga noga w szczemie? Staram się dosięgnąć, ale domyślam się, że on już to dopasował, tak żeby wysokością pasowało. Znaczy on to teraz robi. On to teraz robi, bo pierwszą musiałaś sobie podrzucić, ale drugą już musi na to... Jak już jesteś, to musi to dostosować, więc on to teraz robi, poprawia wszystkie uprzęże i tak dalej. I jak? Jak tam u góry? Dobrze? No, wysoko. Rozglądam się. Staram się usadowić wygodnie. Czuję zresztą, jak ten koń pode mną oddycha, porusza się. To jest ciekawe uczucie. Gładzę delikatnie jego krótkie, szorstkie futro. Czułaś na pewno, że on tak trochę zadrżał, kiedy ty na niego wskoczyłaś. Albo zostałaś wrzucona, zależy jak na to spojrzeć. Ale rzeczywiście jest spokojny. I nie reaguje jakoś specjalnie. Daje ci się. Tak ruszacie. Czaki trzyma go uzdę i wyprowadza was z zewnątrz. Ale jak ja mam siedzieć? Mówię i tak. Na koniu jednak się tak poruszasz dość specyficznie i tego nie da się porównać do niczego innego. Dokładnie. Spokojnie, po prostu trzymaj równowagę. Staraj się wczuć w jego rytm. O tak, właśnie. Po prostu się podaj temu rytmowi i będzie dobrze. A jak spadniesz, to cię złapie. Żartuję, nie spadnie. On jest bardzo grzeczny. Ugodowy. Tak nie sobie myślę, no ale ja jestem raczej niezdarna. I on cię prowadzi bardzo powoli. Prowadzę cię tam właśnie na tą część z ogrodzeniem i tak powoli sobie idziecie. On podaje ci kapelusz do góry, żeby słoneczko główki nie zgrzało. Zakładam ten kapelusz i tak w zasadzie patrzę na niego. Jest gdzieś jakiś sklep z takimi kapeluszami? Pewnie. W mieście można kupić. Muszę kupić. Może chcesz się zabrać do miasta? No, zobaczyłabym moją szkołę i dom, w którym mieszkaliśmy. Ty czekaj, ile ty masz teraz lat? Prawie 15. To skończyłaś podstawówkę. Mhm, teraz idę do liceum. Fajnie. Ja też chodzę do liceum. Zostałem się. Powiedzieć ci coś ciekawego? No. Suzy też chodzi do liceum. Czekaj, co? Zaczynam się śmiać. Ale przecież Suzy to była tam młodsza gdzieś, nie? Tak. On tak sobie, widzisz, on ma tak palce wyciąga, jeden, dwa, jeden, dwa, tak... Nie grał mu coś mocno. Miała bardzo dobre wyniki w szkole, więc pozwolili jej spróbować. Ło, to tak można? Ja się cieszyłem, że w ogóle się dostałem do szkoły. Ja też. Dalej. Nieźle, nieźle. Bardzo łebska. No tak, tak. Musicie mieć... W dużym mieście mieszkacie?
Nie. I zaczyna opowiadać, ile Coldwood ma mieszkańców i podejrzewam, że jednak w porównaniu z tutejszą okolicą to wydaje się być miasto, a nie miasteczko. Mhm. Chociaż Boulder City może mieć nawet więcej, albo porównywalnie. Ale on kiwa głową, ale widać, że nic mu to nie mówi. Ale większe czy mniejsze niż Las Vegas? Mniejsze, zdecydowanie mniejsze. A, ja myślałam, że w ogóle do Las Vegas pojechaliście. Nie wyobrażam sobie mojego taty w Las Vegas. Gdzie? A Las Vegas jest daleko. To my jeszcze dalej. Tam nie jest aż tak ciepło jak tutaj. I zimy są takie z taką ilością śniegu. W Kanadzie mieszkacie? Prawie. Niedaleko. Wow. Jeszcze w Stanach, ale bardzo blisko Kanady. I też są właśnie takie lasy i kiedy jest zima, to lód skuwa wszystkie jeziora i możemy jeździć na łyżwach. I tam w ogóle wszyscy grają w hokej, ten taki na lodzie. O, ty też? Nie. Ja nie jestem dość dobra ze sportów. A co teraz lubisz? Lubię czytać książki. A, czytać. Ty też czytałaś, pamiętam. Takie fajne zakładki do tych książek, żeby ci się nie pogubiło, gdzie jesteś, no. Mm-hmm. Pamiętam te zakładki. A teraz mój sąsiad rysuje takie zakładki, więc też mam kilka, mogę ci potem pokazać. O, rysuje sąsiad zakładki. Zakładki, komiksy. Komiksy? Mm-hmm. A. Nieźle. A co u twojej mamy i co w ogóle u dziadka? A dziadkowi to się zmarło. O nie. Dawno? No. Wzrusza ramionami. O, serce. I te sprawy. Stary już był. Przykro mi. No, takie życie, no. Człowiek się rodzi, umiera. Normalne, nie? No, ale był najlepszym przyjacielem mojego dziadka. No tak. Tak, przyjaźnili się. A babcia powiedziała, że ma teraz spokój, nie ma starego, może robić, co chce. I on to tak sobie luźne, wiesz, nie ma w nim jakiegoś takiego żalu, czy cokolwiek. Teraz uważaj. I on tak troszeczkę przyspiesza tym koniem i biegnie tak. I tak faktycznie troszeczkę się w taki kłus wpadacie delikatny. Czy on mi dał w ogóle kawałek uzdy, w sensie, czy ja się trzymam siodła raczej? Trzymasz się siodłem. Mhm. Na razie on tam prowadzi. Nic ci daje do prowadzenia. Więc myślę, że ale kiedy ten koń zaczyna kłusować i tak delikatnie mną podrzucać, to ja wręcz ale przerzucam ten ciężar trochę bardziej na ręce. Mhm. To widzisz, że tak średnio to tak znosisz, ale to tak w sensie fajnie. Tak dostosowuje się, ale z czasem, nie? No i potem przerywa urwany wątek. A mama pojechała. Gdzie? Na wszyscy. Do miasta, do Las Vegas, nie do Boulder. Do Las Vegas pojechała. Wow. Ja tam kiedyś pojadę. Jeżeli kiedyś pojadę odwiedzić. Ale w Las Vegas. W Las Vegas, nie? Naprawdę? Tam jest tyle ludzi. Ja bym chciał zobaczyć takie światła. Mama czasem dzwoni i opowiada, co tam się dzieje, to chciałbym to kiedyś zobaczyć, takie te automaty, te kasyna, ludzi. No, tam się ludziom powodzi. Tam ludzie mogą pić szampana w śniadanie. Mhm. Piłeś już szampana? Nie, ale piwo piję czasem z babcią. To alkohol ty możesz? Jak babcia mi pozwala, to mogę, nie? Kiwam głową. Wyjechali już. Tałem sam z babcią, ale jestem dobrze. Pewnie macie dużo pracy. Potrzebujecie pomocy? No, każda para rąk się przyda, jak widzisz. Przy koniach jest trochę. Codziennie trzeba oporządzić. To ja chętnie będę przychodzić. O, dobrze. Super. Chcesz sama poprowadzić? Zastanawiam się chwilę, ale kiwam głową.
Jak zejdzie za szybko, to powiedz prrr. Dobra. I on się zatrzymuje automatycznie. Jakoś tak nagle, ale tak zwalnia. A jak chcesz, żeby szybciej, to cmoknie. Myślę, że na początku idę takim pierwszym, zwykłym i przyspieszam go co jakiś czas trochę. Czasami go spowalniam, jeżeli za bardzo się rozpędzi. Stoi gdzieś tak... czasami panikuje, a co teraz? I ona się pomaga, tak trochę z boku, w sensie, że on ci pozwolił samej tam sterować tym koniem, ale tak wiesz, stoi założonymi rękami, troszkę tam rzuca coś, jakieś komendy, śmieje się, ale tak generalnie wiesz, dał ci to przestrzeń. Ja w międzyczasie go tak głaszczę. Kto jest dobrym konikiem? Dobry Sparkle, tak. Widzisz, że on tak trochę się obrócił do ciebie? Zarzucił tą grzywą i jakby się cieszył tym, że go chwalisz i właśnie coraz lepiej się dogadujecie. No jak już tak chwilkę sobie pojeździsz, to on go wzywa i on ten koń do niego podchodzi. I teraz największy problem, patrzę na to, jak zejść. I on wyciąga ręce. I... przerzuć jedną nogę, tylko ją musisz wyswobodzić. Mhm. Czyli poluzuje ci. No, a potem... uwaga, łapie. Skaczę! I ty skaczesz, on tak płynnie cię łapie i sadza na ziemię. Jak było? Było ekstra. No i fajnie. To co, jedziemy do Boulder? Mhm. Go babci zapytam, czy coś nie trzeba jakichś sprawunków kupić. To poczekaj, to ja pobiegnę jeszcze do babci powiedzieć, żeby się nie martwili. Podjadę po ciebie. Dobra, tak. W sensie, co? Na koniu jedziemy? Nie, nie. I pokazuję na traktor, który stoi przy polu. Tak. Pojedziemy traktorem? No, nie mam auta. Wow, ej, kiedyś czytałam taką książkę, gdzie bohaterka jechała w wakacje traktorem, ale super. Dobra, to będę zaraz u ciebie pod domem. Ja biegnę. Babcia! Dobra. No to w takim razie. W następnej scenie widzimy ciebie i Jackiego, który jedzie z wystawionym łokciem, tym zielonym wielkim traktorem. Traktor jest mega głośny, ty tak podskakujesz cały czas, wytrzepie cię bardziej w tym koniu. I on krzyczy coś do ciebie co jakiś czas, przekrzykując ryk maszyny. Ale ty nie wiesz za cholera, co on mówił całą drogę, bo było tak głośno. Aha, tak! Więc on ci opowiada o czymś bardzo dużo, ale ty jest mi z tym strasznie głupio. Ja myślę, że mu powiedziałam kilka razy, że ja nie słyszę. Ale on dalej gada. Jak ty mówiłaś, nie słyszę, to on mówił, co? Więc mniej więcej... on tam sobie krzyczy, ty coś sobie krzyczysz i generalnie o czym się ma gadać. Ale ciężko stwierdzić o czym. I potem on trochę zwalnia. Już wjeżdżacie na drogę, więc już jest trochę mniej, wy boiście, już tak trochę się swobodniej jedzie normalnie. I rzeczywiście widzisz napis witamy w Boulder City, Nevada. Myślę, że sama wystawiam rękę poza okno, żeby tak poczuć ten bardzo delikatny wiatr, bo jednak traktor szybko nie jedzie. Ale myślę, że to dlatego się nie boję tego zrobić, nie? Więc to ma swoje plusy. Dokładnie. Mijają was auta, niektóre trąbią, ale wy jedziecie tak trochę po bożym bardziej, więc to jest tak bardzo wolna jazda. Za każdym razem, jak ktoś trąbi na Jackiego, to on tą rękę, którą ma wystawioną, macha, nie? Każdego, który go wytrąbił, to on macha. Czasem odtrąbuje, ale... znasz ich? W ogóle nie. Nie, nie. Pozdrawiają mnie. To odpozdrawiał mnie. I tam zatrąbił czasem na kogoś, to ktoś tam otwiera drzwi. Jak jedziesz, to już drogę. I coś tak zwyzywał, mówię, tak równo go zwyzywał, a on mu tylko pomagał, uśmiechnięty. Nie słyszy, co mówią. Nie słyszę. Więc idziecie sobie. Po drodze, jak mijacie te
pola zbóż powoli przechodzą w taki górzysty krajobraz, ale jeszcze nim jechaliście przez te pola, to tam widzisz jakieś kombajny, które gdzieś zaczynają już powoli wjeżdżać. I to nie są takie kombajny, jak sobie my możemy wyobrazić, tylko to jest wszystko już zmechanizowane. Same tamtą biurko do zboży. Widać tak zalega światełka i mechy rolnicze, możemy to nazwać ogólnie. Kiedy wjeżdżacie do miasta, jest zabudowa zaczyna się tak dosyć drastycznie. Tak jak było pola. Góra, tutaj tak się zaczęły takie wzniesienia, szczałka do rezerwatu, to też właśnie Red Mountain rezerwat, a potem nagle jest miasto, nagle powstają domy, jest tak, z tego co pamiętasz, wjeżdżałaś tutaj wtedy przecież nie raz, to tu jeszcze nie było domów kilka lat temu, a teraz jest, miasto się rozrosło. I widać, że ta zabudowa jest bardzo ścisła. Gdzieś tam jest tak właśnie górzyście, to miasto jest tak wznoszące się. Tam część osiedla jest właśnie na górze. I tam też widzisz po drodze jakieś bloki w ogóle, a nie było ich tutaj. Więc one musiały powstać teraz, niedawno, w latach 80. Zmieniło się. No. Miasto się szybko rozwija. Nie, to co u nas? U nas stara, dobra bieda. Tych bloków nie było i tego domu też nie. No, bloki to niedawno wybudowali. Nie wiem, jak ludzie mogą w tym mieszkać. W małych pudełkach zamknięci. Wyobrażasz sobie? Tak. Mówię i w myślach wspominam. Myślę, że mieszkanie moich dziadków ze strony ojca. No, Czaki by tego nie ogarnął, gdzie to jest. Chyba. Jest też taki wielki baner reklamujący pętlę. I tych banerów reklamowych jest sporo, bo też nie było tutaj aż tyle. U nas nie kojarzy, żeby były takie banery, prawda? Nie, u was nie ma. Wasza pętla nie ma takiego nachalnego, tu jest pętla, hello, nie. No to jest, każdy wie, że jest, ale jest tam opisany oczywiście ośrodek i tak dalej, badawczy, bla, 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 ale no, nikt nie wali tak billboardami po oczach. A tu tych billboardów jest naprawdę dużo, one są tak wciśnięte w całą tą zabudowę miejską. Reklamy sklepów. No nie jest tak jak w Japonii, ale jest... Jest sporo tego. To zupełnie inaczej wygląda. Mój tata też tutaj jest. W sensie w pętli. A? On tam pracuje, nie? Mhm. Ale teraz jest w hotelu. A czemu nie u dziadków? Bliżej ma do pracy, a on dużo pracuje. No tak. Dla niego to jest okej. Dla mnie też. Chcesz przyjechać? A możemy przyjechać koło szkoły? Tak. I jeszcze do tego sklepu z kapeluszami. Okej. No to on w takim razie skręca w prawo. I mówi ci, wystaw rękę. Wystawiam. I jak ty wystawiasz, to tam ktoś zatrąbił nagle, bo on tak nagle zwolnił. Tak, czego nie widzisz? Skręcamy! Dzięki. Jak coś to mów. Ci. No. I ten gość, który was teraz wymienia na szybko, to widzisz, że otworzył okno i tam środkowym palcem macha. Ja tak przepraszam. On odmachuje Jackie oczywiście normalnie, nie? Nerwowi tacy w tym mieście ludzie. Jakby przyjechaliby trochę do nas, odetchnęli. Zatrzymali się, a nie tak nerwusy. Trąbić. Najlepiej to trąbić na każdego.
coś czasem zastanowić trzeba, czy skręcić tu, czy tam, nie? No, zwłaszcza jak się dawno tutaj nie było. Dawaj, szkoła jest w tamtej stronę? A, nie, jest, tu. już. Dobra, skręcacie. Manewra, w końcu zajeżdżacie rzeczywiście pod budynek szkoły. I to mi się wydawało, że ona była tam, a rzeczywiście ona jest tutaj, ale to jest ona. To jest... Ta szkoła w ogóle nie zmieniła. Ona jest zatrzymana tak, jakby ją... Tak byś wyszła z niej wtedy... Ile lat tam? 6 lat? I tylko jest jedna rzecz, która się zmieniła. Ona mi się wydawała troszkę większa. A, no to tak. To pewnie tak. A teraz jest taka dosyć mała. I chyba jest mniejsza niż... Może być mniejsza niż u was, podłód. Ale wiesz, że tutaj też jest... Tutaj pewnie jest więcej szkół. Jest jeszcze taka druga i jest no też liceum w ogóle w innym mieście, w miejscu innym, więc to jest tak troszkę inaczej niż u was rozłożone. To też mam wrażenie. Więc tak siedzę w tym traktorze i tak wzdycham. Ale dawno nie widziałam tego miejsca. Co? Śmieję się. Mówię, że fajna ta szkoła. Fajna. Tylko chodzić trzeba. To najgorsze. No. No mojej też trzeba chodzić. Najgorzej. To w takim razie robicie taką rundkę. No tylko tam się upewnić, czy nie chce się zatrzymać pod tą szkołą. Myślę, że nie. Że po prostu chciałam zobaczyć. Zresztą i tak teraz są wakacje, więc nikogo tutaj nie spotkam. Dobra. W takim razie zawracacie. Teraz on wyciąga rękę. Jest w lewo. I wyłapujesz też jedną rzecz, że tam, gdzie są skrzyżowania, bo są gdzieś światła na pewno, ale raczej jeździcie po tych skrzyżowaniach bez. I on w ogóle nie ogarnia tego, jaka jest pierwszeństwo. I on tak właśnie miga kierunkowskazem, trochę gdzieś tam się wpycha, troszkę pokazuje ręką, że on będzie jechał teraz, w sensie tak jakby upewniał się z kierowcą na skrzyżowaniu, że to teraz jest jego kolej, więc to takie wszystko... I za każdym razem taki... wysyłam gesty przepraszające. Tak. Więc... więc w końcu dojeżdżacie do centrum. I Jackie parkuje traktor. Masz wrażenie, że najedzie na sąsiednie auta, ale uważaj! jakiś cud udaje mu się tego nie zrobić, ale to naprawdę wygląda tak, jakby on to na czuja robił wszystko. Tak. Upadam, chwytam się za serce. Wiesz, no traktorem się nie da tak dobrze wymanewrować, więc on to tak stanął, bo stanął, ale... Czy ten pan z tyłu wyjedzie? Niekoniecznie. Może my wyjedziemy najpierw, nim on wyjedzie. Boże. Tylko czy Boże. My wyjedziemy stąd? No więc on wyskakuje z tego traktoru. Traktora obchodzi go dookoła, otwiera te drzwi, podaje ci rękę. No tam jednak jest ciężko po tych schodkach zejść. Znaczy, nie jest jakoś bardzo ciężko, ale jak jesteś niska. No. Te schodki są dość wysokie jednak. Ja jestem szczęśliwa, że w końcu słyszę. Ale masz wrażenie, że cały czas przez chwilę będziesz miała taki tu w głowie. Najgorsze było, jak rzucał dwójkę. To tak wył. No, ale w każdym razie. I nie Jackie, tylko traktor. Więc on ci pomaga ci zejść, stanąć na chodniku. Widzisz, że tutaj w centrum jest alejka, jest przeozdobiona takimi ozdobnymi drzewkami, takimi niskorosłymi. I chyba też trochę ładniej, trochę bardziej zadbane niż jak stąd wyjeżdżałaś. Taka możliwość jest? Nie pamiętam, żeby to było tak ładnie. On się rozgląda? Ja w sumie też. I prowadzi cię, w sensie pokazuje ci, jakbyś szła chodnikiem i on idzie obok ciebie. I naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, idzie jakieś dwóch nastolatków.
tej wieku Jackiego. I jak oni go widzą, to pokazują sobie na jego traktor. Zaczynają coś między sobą śmiać. A on do nich macha. On nich macha tak aż bananem na twarzy. Oni jeszcze bardziej się śmieją, ale przyglądają się tobie. Ja mierzę ich zimnym spojrzeniem, bo dla mnie jeden i drugi ma teraz na imię Laura. W tym jest. I oni przechodzą. Jackie stoi pewnie. On w ogóle nie... Nie ma już kapelusza na sobie, to jest jedna różnica, tak to jest dalej w tym kompojskim stroju. Oni są ubrani normalnie, jak normalne dzieciaki. I oni podchodzą, przechodzą przez ulicę, podchodzą do niego, ale tak nie bardzo blisko, nie zbijają sobie z nim piąteczki, tylko raczej stają obok, przy jednym z tych drzewek. Co tam, Randall? Przyjechałeś do miasta? No, no, jak widać! Traktorem? A przepraszam, traktorem? Jechaliście nigdy traktorem? A on tak... Co, czemu tak dziwnie wymawiasz słowo traktor? Oho, bo tak się chyba u was mówi, nie? Jackie? A on tylko tak wzdycha. Chodź, Nana. A ten drugi też się uruchomił. Dziewczynę sobie przywiozłeś? Traktorem. Uśmiecham się do nich. Pokazują na ciebie i robią mniej więcej tak, wiesz, takie oczy. Tak, wiesz, kośne oko i tak, wiesz, naciągają sobie i robią takie lelelelela. Przyspieszam. Obracając się jeszcze i mierząc ich wzrokiem, ale nie jestem w stanie znaleźć żadnej odpowiedzi. On cię pierwszy raz widzisz takiego, że jest zasmucony, wkurzony. Idioci rzuca tylko w ich stronę. Obejmuje się ramieniem i przyspieszacie rzeczywiście trochę. Ale jeszcze tam słyszycie z dala. Jaka jest? Dobra? Dobra jest, Randall? I słuchaj. Kiwam głową. Ja w zasadzie jestem zaskoczona, bo zapomniałam o tym, że w tym mieście jednak coś takiego mi się zdarzało, bo dzieci śmiały się ze mnie. A u nas, mimo że tak naprawdę społeczeństwo azjatyckie jest bardzo małe w Coldwood, o wiele mniejsze niż tutaj, to raczej mało osób mi sprawiało problem. Laura się do mnie doczepiała, ale ona najwyraźniej mnie nie lubi, bo mnie nie lubi jednak. Zwracała uwagi na twoje pochodzenie. Tak samo jak Harry przyjechała, no to też raczej nikt nie zwracał na to uwagi. Więc zupełnie zapomniałam o czymś takim. No dobrze, może trochę w Japonii odczułam, że nie jestem z Japonii, ale to też miało odbicie kulturowe, bo jednak jestem wychowywana w Stanach. Więc myślę, że zaczynam nerwowo bawić się dłońmi, myślę, że nie rękawem, bo myślę, że tutaj krótki rękaw jednak noszę. Właśnie, jak jesteś ubrana? Ja nie spodziewałam się w ogóle, że będziemy gdzieś wychodzić ani jechać, więc myślę, że po prostu mam jakieś shorty, jakąś luźną bluzkę, może nawet na takich szerszych na ramkach. Kolorowe trampki. Może nawet różowe. Gdzieś konkretnie zmierzacie? I znowu z naprzeciwka widzicie, tam cię zostawili, ale z naprzeciwka widzicie, że nadchodzi kolejna grupka, trzech chłopaków. I oni już z daleka widzą, mają Jackiego. Też nie są zbyt przyjaźni, jego nastawieni. Zaczynają jakieś różne obsceniczne gesty również w jego stronę wykonywać. Pokazują sobie na ciebie palcem. Też takie sama reakcja jest mniej więcej. Ty przypominasz całą tą gamę hejtu, która cię tutaj spotykała. I oni krzyczą coś w stylu: wracaj do siebie, wsiurze.
i gwiżdżą na niego. On ponownie obejmuje cię ramieniem i przechodzicie po prostu na drugą stronę. A, to głupi koledzy z klasy, nie przejmuj się. Lubią mnie, tylko im odwala dzisiaj. Kiwam głową. O, to nie jest dla ciebie problem, że idę z tobą? Czemu? To chyba ja powinienem zapytać o to ciebie. Dla mnie to nie problem. No i dusz. To tutaj. I pokazuję ci... ten sklep jest generalnie takim trochę dla turystów, ale takim stylizowanym właśnie na wystawie, znaczy na wystawie. Na chodniku jest cowboy, taki nie manekin, tylko taki papierowy. O, dziękuję mi teraz słowa. Trzyma dwa takie rewolwery w rękach. To wszystko jest kartonowe, a na nim są właśnie te ubrania tak naciągnięte, nałożone. Dziwnie to wygląda, ale to jakoś tam przyciąga uwagę na pewno. A pamiętasz, jak kiedyś strzelaliśmy się z wody takimi pistoletami na wodę? Pewnie, pewnie. Pytam, bardzo chcę odwrócić uwagę od tego, co... Teraz strzelam do butelek, mogę ci pokazać. Mhm. Ale też będziesz chciała, to też możesz poszczelać. Dobra. Z czasem trafią. Mi się na pewno uda. To chodź. Ale poczekaj, kapelusz. I totalnie chcę sobie kupić. Nie, nie, on cię tu zaprasza, w sensie, żebyś sobie kupiła kapelusz. Jak wchodzicie, to tam jest dzwonek na drzwiach. Testyczny, typowy. W sklepie jest zimno. Ciemno. I pachnie skórą. Myślę, że najpierw czuję taką ulgę, bo jednak na dworze był taki skwar, a tutaj jednak jest chłodniej, więc jest o wiele przyjemniej. I zaczynam się przechadzać, przeglądając te wszystkie rzeczy. W ogóle myślę, że mogłaś się trochę spocić w tym traktorze, nawet jak tam z tego... Tak, tak. Siedziałaś, odlepiałaś dosłownie, więc... rzeczywiście teraz tutaj jest bardzo przyjemnie. Coś pomóc? Pyta Zalady, starszy pan. Szukam kapelusza. Kapelusza? Dla damy? W sensie on tak patrzy na ciebie, czy dla siebie, nie? Ja tak się rozglądam. Mhm. Chyba będę miał coś. Akurat. I prowadzi cię tam w głąb sklepu i pokazuje ci taki biały kapelusz. On jest taki kowbojski, taki bardzo, bardzo charakterystyczny, ale no, ze względu na kolor, takie ozdóbki, też jest bardziej kobiecy i taki wyprofilowany. Nie jest typowym takim rondem, tylko właśnie załomek, więc jest bardziej damski. Niech panienka przymierzy. Przymierzam. Obraca cię w stronę lustra, które nawet nie zauważyłeś, że tam było. I jak? I on tak raz z prawej, raz z lewej. I tak przyglądam się i patrzę na Jackiego. Co, myślisz, że fajny? Bierz. To ja chcę. Myślę, że z kieszeni jeansowych shortów wyciągam pieniądze, które spakowałam szybko, jak tam pobiegłam babci powiedzieć. No to w takim razie go się tylko pyta, czy zapakować, czy zostajesz w nim? Zostaję w nim. No to ci tam paragonik wręcza. Metkę tylko oderwie. Ci ją da, ale wiesz, oderwie ją, żebyś nie chodziła. wydaje ci resztę. Gdzieś przyodziani na ulicę. To co chcesz teraz? Może chodźmy na tę ulicę, na której mieszkałam. Ciekawe, czy ktoś już tam się wprowadził, czy są ci ludzie, którzy kupili od nas ten dom. Czy może chodźmy. Jest ktoś inny? Chodźmy, tak. No i spacerujecie sobie po Boulder City. Po drodze... no myślę, że tam też przejdziecie koło paru takich miejsc, które gdzieś tam ożywią twoje wspomnienia. I przecież do tego... domu. On myślę, że budzi się pod
w sensie pod miastem. Nie był pod miastem, ale nie był w tym ścisłym centrum, więc mogliście sobie zrobić naprawdę długi marsz. Mhm. Może wygodniej byłoby wrócić po traktor, ale jakoś Jackie tego nie proponuje, więc sobie tak spaceruje. Czy on chodzi wolniej chociaż teraz? Nie, nie bardzo. Ale części zwalnia i wraca się tak jakby po ciebie i idzie znowu sobie zapomina i tak dziwnie, ten dziwny marsz tak wygląda. Ale po jakimś tam czasie się już wbija w rytm spacerowy i... Ja myślę, że też sama chodzę szybciej niż normalnie. Więc jakoś dostosujecie ten krok do siebie, że ty idziesz szybciej, on idzie wolniej i jakoś tam w miarę to wygląda na przynajmniej wspólne chodzenie. Ale widzisz, że on ma wyraźny problem z tym, żeby spacerować. To nie jest coś, co chyba zwykło robić, ale rzeczywiście po chwili się przyzwyczaja i się równa. Chyba gdzieś tutaj ulica? Mhm. Tutaj trzeba skręcić chyba, z tego co pamiętam. O, to tutaj. O, piękny. Spoglądam na dom. No, no zamieszkały. Ktoś tutaj mieszka. To dobrze. Ciekawe, czy ci sami ludzie. Nie? No. Chcesz się zapytać? Nie. Nie, nie, nie. A. Okej. Okay. Głupio tak. Nie wiem. Chyba normalne, że tu mieszkają, ty tu mieszkałaś, chcesz się poznać, nie? Nie wiem. Ale możemy iść dalej, zobaczyć, co jest na końcu tej ulicy. Dobra. No i dochodzicie do końca ulicy i zawracacie. Kiedy jesteście już w drodze powrotnej, może niekoniecznie tą samą trasą, ale no, tak zmierzacie jednak w stronę zaparkowanego traktora, natomiast na centrum on jeszcze nie zapytał, czy chcesz wracać, czy coś jeszcze, więc idziecie jeszcze w samym kierunku. Nagle słychać taki odgłos wirnika samolotu albo helikoptera. Okej, okay, spoglądam. Mruży oczy, patrzy w niebo. Na niebie są pojedyncze chmurki, ale ogólnie jest całkiem ładna pogoda. Rzeczywiście widać jakiś samolot, który... No, może nie być ten helikopter, który zmierza do lądowania i ląduje w stronę zapory Hoovera, czyli tam. Ciekawe, co tam jest. Pójdziemy zobaczyć? Do pętli leci. Rządowy. Rządowy? No, ja się nie. Na tym znam. Chodźmy zobaczyć. Chodźmy. Przecież mogę taty zapytać. Mhm. W myślach dopowiadam nie. No i podchodzicie w takim razie. Powiem, że byliście już w takiej części miasta, że jest to w miarę blisko. Do samej pętli, no żeby się dostać, no to jest bardzo daleko na nogach. Ale możecie w tamtą stronę pójść gdzieś tam w górze, fragment, żeby lepiej zobaczyć. No i pewnie zobaczycie, jak ten helikopter podchodzi do lądowania. Myślę, że w pętli jest specjalne miejsce do lądowania. Zresztą u was w kodu jest lądowisko, tylko jest dosyć chowane. Nie widać. No ale to też jest raczej tak nie bardzo na widoku, tylko osłoniętych przestrzenie kodu. No i widzicie, że rzeczywiście helikopter. On tak kiwa głową, tak jakby tak, nie? On się zna. Się zna. Mówi tam nawet jakąś nazwę tego helikoptera, ale... Wow, to naprawdę bardzo fajnie mówię, ale jestem totalnie skupiona na tym, żeby zobaczyć, kto wysiądzie z tego helikoptera. Ciekawe, co tam będzie. Za daleko i widać tylko, że on tak znika, obniża się swój lot i w tym momencie po prostu zatrzymują się te wirniki i on tam gdzieś osiada, ale to jest za daleko, żeby zobaczyć, kto wysiądzie. Nawet sylwetki. Jakbyś mieli lornetkę, to tak, ale... Tak oczami po prostu to za daleko, żeby to cenić. To co? Na co masz jeszcze ochotę? A co tutaj można jeszcze zobaczyć? Za chwilę zastanawia. Dłuższą chwilę się zastanawia. W sumie to nic. W centrum już byliśmy. Że na orężadę chcesz iść.
Jest dość gorąco. To chodźmy. Wyobrażam sobie, że on tak idzie, rusza szybszym krokiem, ja tak się jeszcze odwracam. Szybcie zatrzymuje się i potem wyrównuje. W stronę tej pętli. I zastanawiam się. Nauczył, ale wiesz, odruchowo zawsze leci. Jasne. I wchodzicie do jakiegoś takiego lokalu. Może z lunchami, coś takiego. Mhm. Tu sprzedają orężadę. Wiem. I on się otwiera drzwi. I wchodzi za tobą. Zatrzymuje te drzwi. I jak tylko usiądziecie. To jest takie bardzo w ogóle wszystko dziwne, nie? Bo ja mam 3 przyjaciół. W sensie chłopaków, 3 przyjaciół męskich. I oni mnie nigdy tak nie traktują, nie? W sensie wszyscy jesteśmy jak kumple bardziej. To jest takie inne i trochę niezręczne. Ale on, wiesz... Ale w takim pozytywnym sensie niezręczne, nie? W sensie ja wiem, że on po prostu pewnie ma to wyuczone, nie? Tak. On jest... On nie sprawia nic, żeby cię screenować w jakiś sposób. Normalne, tak, tylko tak czy inaczej, no jednak u nas, tak się nie robi, nie? No tak. Siadacie w loży, siadacie tam w takie miejsce jakby w takich hookerach. Jest loża i są stoliki. Myślę, że loża będzie spoko. Okej, w takim razie siadacie w loży. I jak tylko usiądziecie sobie we dwójkę, to gdzieś tam w sąsiedniej loży, tam z drugiego końca tego lunch baru słychać. Iha! No tylko kręci głową, przepraszam. Ściągam kapelusz i przyglądam mu się jeszcze bardziej, oglądając go, bo w zasadzie w tym sklepie nie miałam aż tak czasu go obejrzeć. Naprawdę jest ładny. Ładnie ci w kapeluszu. Nakładam go ponownie, jak już go sobie obejrzę. Dobrze, pamiętam, że swojego nie ma, nie? Bo... No i tak patrzę na ciebie, taki ten uśmiechnięty. No to opowiadaj, jak tam w tym mieście, co mieszkasz. I jeżeli zaczniesz opowiadać, to jeden z tych chłopaczków będzie przechodził koło was tak ewidentnie bez potrzeby. Ty z tej loży tam siedzisz, jest ich już cała grupka. Z dziewczynami siedzą. I on przechodzi koło was i robi takie znowu, a potem takie nad uchem mu takie waaa! Coś takiego typu, to jest jakiś odgłos dziwny, bez określenia żadnego, po prostu tak jakby go chciał wystraszyć, po czym mu mówi: słoma ci z butów wystaje. A jak Jackie się odwraca, może próbując to zripostować czy cokolwiek, to tamten beka mu w twarz i odchodzi śmiejąc się. Chodząc z tamtej loży też dobiegają bardzo głośne śmiechy. On jakby nigdy nic, wiesz, on... Zaciska mocno pięści. Bardzo mi się nie podoba takie zachowanie. I myślę, że teraz bije się we mnie 2 osoby. Jedna mówi, że jeżeli coś zareaguje, to zaraz będą się ze mnie śmiać i zaatakują mnie, a druga no jednak chce jakoś zareagować na to wszystko. Zerkam jeszcze szybko na Jackiego. A on cię słucha, on cię namawia, żebyś mówiła, żebyś powiadała, zachęca. Stara się w ogóle ignorować to, co się dzieje. Więc czekasz, powiesz o tym mieście. Więc myślę, że opowiem mu. Ale w pewnym momencie jednak będę musiała skorzystać z toalety. I faktycznie pójdę do toalety, przemyję sobie twarz. A jeszcze dodam, że jak będziesz wracać z tej toalety, to usłyszysz z tej loży, tam są takie 2 dziewczyny, bardzo skąpo ubrane i tak obejmowana przez jednego z chłopaków i mówi do tej, która siedzi naprzeciwko: nie wiem, Lucy, jak ty mogłaś w ogóle iść z tym debilem na randkę? Naprawdę cię podziwiam, że się zgodziłaś na ten zakład. Jesteś taka odważna! Warto było.
te 10 dolców i się zaczynają znowu rechotać i śmiać, po czym wymownie milkną, kiedy ich mijasz. Ja ich nie mijam. Ja się do nich dosiadam. Boże, Liz. To się stanie zaraz. Dobrze. Dobrze, Nano. Odważna. Nano the Brave. Czy jesteś w kapeluszu? Tak. Nie zdjęłam go. Ja myślę, że zapomniałam w ogóle, że go mam na głowie, bo jak nosisz dłużej jakąś czapkę, tak, to zapominasz o tym. Dobra. Czy chcesz się dosiąść koło tej dziewczyny, czy koło... Naprzeciwko niej. Dobra. Że naprzeciwko nas siedzą, naprzeciwko dwie, więc... Aha, dobra. Koło tej Lucy, albo musisz koło tamtego chłopaka, który siedzi obok tamtej obejmującej. Myślę, że po prostu siadam bliżej tej strony, z której szłam, obojętnie mi. Cześć. Widzę, że jesteście znajomymi Jackiego. Oni patrzą na ciebie trochę jak na kosmitę. O, gada po angielsku. Wow. Całkiem dobrze. Lepiej niż wy. Wiecie, jak się zapisuje bekania? Podejrzewam, że nie. Bo to chyba wam trochę wystaje słoma z butów. Ja sobie całkowicie przypominam, jak mój ojciec, mimo swojego pochodzenia, jest w stanie wywołać w pewnym sensie respekt. I ja jestem całkowicie poważna cały czas. Tak zupełnie jak mój ojciec. I ten chłopak, koło którego się przysiadłaś, on się roześmiał, ale widzisz, że reszta tak trochę zrzedła mi nareszcie. On się tak roześmiał, próbuje rozładować sytuację i on ci nasuwa ten twój kapelusz, tak wiesz, wsuwa ci go na twarz. Ja nie podnoszę go na początek. Mówiłam. Są ma z butów. Dopiero wtedy go podnoszę i... poprawiam go sobie. I spoglądam prosto na niego, poważnie. Mhm. On trochę nie wie, jak zareagować, bo nie, to nie są normalne sytuacje. To nie są normalne reakcje, więc tak trochę patrzę na ciebie taki zaskoczony. Trochę widać mi też agresji, ale jeszcze takiej niewyrażonej do końca. Trochę tak jakby skanował, jak się sam powinien, same swoje uczucia, jak je powinien w ogóle zachować. I trochę takim pozostaje w taką miną pomiędzy. To bardzo niemiłe, że śmiejecie się z własnego kolegi. Moglibyście przemyśleć swoje zachowanie. Może lepiej dawajcie przykład tym, których uważacie, że coś im brakuje. Nawet jeżeli im wcale nie brakuje. Urwałaś dziewczynko, mówi ta Lucy, która... niby poszła na zakładu z Jackiem. I tak byś nie znalazła tego na mapie. Podnosi brew. Ha? Ja tylko patrzę na nią z powagą. Wytrzymuję jej spojrzenie, chociaż w środku strasznie panikuję. Ale zaciskam mocno pięści pod stołem, tak że mi się paznokcie wbijają w dłonie. Żeby tylko wytrzymać, nie? Tamta, która jest obejmowana, chłopaki tak dosyć, chłopaków murowało, a tak dziewczyna druga, ona tak żuje gumę i tak, a tobie się lożeń wmaliły? Dziewczynko? No? Sio. Zostawię was w takim razie. Spoglądam na chłopaków, którzy faktycznie zamilkli. Zastanówcie się, z kim chcecie się zadawać. Albo będziecie tak samo zgorzkniali, jak te dziewczynki. Ale wam powiedziała, mówi Lucy. Ja tylko im jeszcze skinę głową i odejdę. Jak odchodzisz, to widzisz, że Jackie już wstał i ma taką jakby... Czy iść interwencją, czy nie iść, nie? Jest takim pół kroku. Ja przyspieszam kroku, widząc go, bo chcę już szybciej się znaleźć obok. I widzisz, że jest już orężada naprzeciwko ciebie, taka z żółteczką, po niego. Niezbyt mili ci ludzie w tym mieście. Mówię, dosiadając się i chwytam za oranżadę i popijam łyk, żeby się uspokoić. Tylko tak patrzy, tak wiesz, takie wielkie oczy i patrzy tak na ciebie, kiwa głową, że nic się nie odzywa w ogóle.
No, a u nas mamy kino, w którym często przesiaduje mój przyjaciel Loni i zaczynam opowiadać, starając się, myślę, że wpadam w taki słowotok, opowiadając o naszym miasteczku, o moich przyjaciołach i wspominam, myślę, że wspomnę też o Laurze, która mogłaby tutaj pasować. Dobra. Myślę, cię wysłucha. Tamci w międzyczasie wyjdą. Usłyszę gdzieś tam z boku jakieś komentarze, że atmosfera tutaj teraz jest, że śmierdzi i takie, wiesz, ale tylko te dziewczyny tak szczekają tak naprawdę. Chłopcy nie. Chłopcy już i wychodzą, idą, ale głupio im jakoś tak jest, wiesz. Rzeczywiście widzisz po nich, że im jest niezręcznie, a dziewczyny po prostu chcą jak najbardziej pokazać swoją wyższość i już same nie wiedzą, ja co myślę, mają powiedzieć. Ja myślę, że nawet na nie nie spojrzę, bo przypominam sobie, jak mój tata też tak czasami robi, kiedy ktoś chce mu zaimponować, a on w ogóle nie zwraca już wtedy na niego uwagi. Wtedy ta osoba, ja, czuję się naprawdę źle i jest mi głupiej. Dobra, no to jak tak mniej więcej się wygadacie i się wam już kończy oranżada, druga. Kiedy też bierze, masz pustą szklankę jedną koło siebie, drugą. Ja stawiam drugą. Dobra, no to w takim razie kończy się to oranżada, ty się wygadasz. On ci prawie nie przerywa, trochę jest zafascynowany, czasem zada jakieś pytania, ale głównie tobie słucha. I kiedy już wyjdziecie z zewnątrz i będziecie już zmierzać w stronę traktora, to widzisz, on tak bardzo długo walczy z tym, jak to powiedzieć, co powiedzieć. I mówi, nikt jeszcze nie stanął w mojej obronie? To właśnie chyba zrobiłaś? Naprawdę? Ej, nie wiem, co zrobić. Jakby ty jesteś dziewczyną i młodszą i... Ech. Wiem, jak to jest. Znaczy, wiesz, ja nie potrzebuję obrony, nie? Wiem, ale nie lubię, jak ludzie tak robią. No. Mówię, ludzie z miasta. Ale w Las Vegas no. Lepiej. A co jeśli tam są jeszcze bardziej? Nie, na pewno nie. Wtedy moja mama by tam tak długo nie mieszkała. Nie myślałeś, żeby kiedyś ją odwiedzić na chwilę? No, kiedyś ją odwiedzę, na pewno kiedyś tam pojadę. Mówiłem, raz w życiu trzeba być w Las Vegas. To ja też będę musiała kiedyś tam pojechać. Pewno. Może pojedziemy tam razem. Może. Chociaż to jest takie duże miasto. Zobaczymy. I długo by się jechało traktorem. Fakt. Mówi, patrząc na traktor, który zaparkowany jest bardzo dziwnie na tej ulicy. I myślę, że wrócicie i minie wam to kilka tygodni w takim właśnie spotykaniu się, doglądaniu koni. Jackie już nigdy nie zaproponuje wypadu do miasta. Będziesz pomagać twojej babci, swojemu dziadkowi, Mary. W międzyczasie posłuchasz trochę różnych historii na tego, że Mary trochę za bardzo tłamsi Jackiego. Boi się. Zresztą twojej dziadkowej tam coś czasem wieczorem gadają. Za bardzo go tłamsi, za bardzo go nie chce wypuścić. Się nie dziwią, ale z drugiej strony chłopak się uczyć powinien, iść na swoje, powinien sam budować. Ale babcia trochę stawała w obronie Mary właśnie. On lubi tutaj być, lubi konie i dobrze dla niego będzie, jak tu stanie, by się zgubił gdzie indziej. Trochę go tak właśnie ma za takiego... w pozytywnym zdaniu, ale takiego, no, że jednak nie dorasta umysłowo jednak do jakiegoś innego życia i tak dalej. Jednocześnie oboje bardzo negatywnie wyrażają się o Mary Lou, jego mamie. W tobie niczego nie insynuują, ale
ewidentnie wyrzucają jej, że pozostawiła go, kiedy był jeszcze dosyć młody i no, wyjechała. Oni wspominają, ile on miał lat, kiedy jego mama się wyprowadziła? Nie wspominają, ale tak z kontekstu z opowieści możesz wnioskować, że to musiało być zaraz po waszej wieści. Miał 11 lat. Został sam babcią. Może jeszcze jakoś był z rodzeństwa, bo tam pamiętasz jeszcze tego rodzeństwa, ale ono było bardziej dorosłe z takiego. Tak, oni chyba jakoś jeszcze nawet na studia już szli, czy gdzieś tam, nie? Albo już mówili przynajmniej o tym, żeby poszli na studia. Na studia to oni nie szli, bo raczej nikt tam od Randallów nie doszedł na studia, ale ale tam szkołę jakieś tam pokończyli. Nie jest, jakoś tak specjalnie nie pada nigdzie, co się stało z tamtymi dziećmi. Tylko na zasadzie, że poszli w świat, nie? Bardzo nieprecyzyjnie. Nawet jak dopytujesz, to oni chyba się wydają po prostu, że stracili ten wątek, nie? I tak naprawdę to nie wiedzą, gdzie. Tego dnia, kiedy już masz się zbierać niedługo, w sensie wierzysz, że może nawet ojciec dzwonił. Zaczyna się, że tam ustalając z dziadkami datę, kiedy jechać. Sam został ci tydzień tego. Poprzedni tydzień dosyć był taki deszczowy i to był ten dzień, kiedy kilka dni w roku, kiedy w ogóle tam pada i to wszyscy mieli takie zaskoczenie trochę, bo tam nie pada aż tak dużo. Więc ten deszcz był odebrany pozytywnie, nie negatywnie, był potrzebny. Kilka dni po... Zresztą był w ogóle taki nietypowy, taki dziwny, w sensie nie spodziewali się. Prędzej by się spodziewali tornada niż pewnie niż ulewy. Deszcz jakiegokolwiek. Właśnie w jeden z takich dni, taki poranek czy południe, Jackie puka do waszej drzwi. No i zagląda, nie zamknięte drzwi w ciągu dnia. Nana, idziemy na spacer? Pada, tak? Nie, już nie pada. Aha, już nie, okay. Nie. To jest ładny dzień, tylko tak mówię. Zaznaczam, że tak padało. Czasem. Możemy iść. Było takie wydarzenie, nie? Lokalne. Ja myślę w ogóle, że w międzyczasie zapisałam w jakimś tam notesie dla Timiego. Padał dziwny deszcz. Być może to pętla coś namieszała. Jakieś takie teorie spiskowe, które totalnie będziemy potem omawiać, nie? Po moim powrocie. Ja myślę, że mam jakby takie kilka stron podzielone na to, co danemu przyjacielowi bym chciała opowiedzieć po powrocie. Oho. Być może nawet kartki im wysłałam. Kupiłam... Nie wysłałam im kartek, bo pomyślałam o tym później, a już nie byliśmy w Boulder City. Ale myślę, że może jakieś listy im wysłałam. W takim razie on cię wyciągnie na spacer. I pewnie już tutaj zwiedziłaś dużo okolicy. Już częściej siedzieliście na farmie, ale pewnie już byliście w międzyczasie w różne miejsca. Myślę, że nauczyłam się też w międzyczasie już jeździć konno. Może nie aż tak bardzo, ale na pewno lepiej sobie radzisz. Cwałować nie będę, nie? Ale kusem myślę, że jak najbardziej. W takim razie już coraz lepiej jeździsz konno. Zżyłaś się z tymi końmi? Już pamiętasz, kto jest który? Oczywiście. Oczywiście. Zachowanie sufleta jest trochę lepsze już przez te kilka tygodni. Udaje się wychować, że tak powiem. I nawet jesteś świadkiem, jak jakiś gość przyjeżdża samochodem pick-upem z czepką i zabiera sufleta ze sobą. A Jackie się z nim pożegnał, także głowę do
A pamiętasz, że on był taki narowisty, a on mu tę głowę przykłada do pyska. I to jest pożegnanie. Po prostu. Bez słów, bez dodatkowych rzeczy, tylko tak chwilę go przykłada mu tę głowę i potem go pusza i pomaga gościowi pakować go na pakę. Będziesz mógł go odwiedzić? Nie, po co? Mam nadzieję, że będzie dobrze służył. Trzeba się mówić do tego faceta, farmera. No i pewnie się przy okazji dowiaduje, że on czas oswajał, które. No ale teraz idziecie na spacer. To jest chyba jedna z waszych ulubionych ścieżek. W międzyczasie on trochę nauczył się wolniej chodzić, ty trochę szybciej. Nauczył się chodzić na spacery w ogóle, nie? Tak, nauczył się spacerować, więc rzeczywiście coraz to tempo już macie coraz wspólne, coraz lepsze. Zrywa źdźbło trawy, wsadza sobie między zęby. Nie, oboje macie pelusze na głowach. Dzisiaj jest ubrany trochę mniej w wojsko, ale wciąż jakby w takim klimacie mniej więcej. I dosyć za ciepło do pogody, jak na twój gust. Przechodzicie koło pola zbóż, które już są bardzo dojrzałe, już widać, że się uginają i robić już nie na dniach koszone. I ty widziałaś, że Jackie coś nachyla się do ciebie i coś mówi, w sensie coś po prostu rzuca jakieś tam, rozmawiacie sobie luźno. Ale... w pewnym momencie słyszysz huk. Taki trzask, trochę jak odgłos pioruna, ale taki potęgowany, jakby z daleka słyszany. I coś ci mignęło, tak jakby błysk taki w oczach z lewej strony. Momentalnie się odwracam w tamtym kierunku. Jackie również. I oboje widzicie, jak fragmenty w zbożu jest wytłoczone bardziej. To jest dosyć blisko ścieżki, więc widać to dosłownie. I jakby się lekko tliły. I słyszycie stek przekleństw. Halo? Jest tam kto? Wszystko w porządku? Zaczynam przyspieszać w tamtym kierunku. Czujesz rękę Jackiego na ramieniu, który trochę cię hamuje, stopuje, ale tylko po to, żeby po prostu być krok przed tobą. I oboje mniej więcej w tym samym czasie docieracie do kręgów zbożu. I widzicie, że na ziemi leży. No i tutaj jest takie trochę dziwne wrażenie, bo słyszeliście te wyzwiska i ten głos no, może nie był jakiś super dorosły, ale jakoś tak się naturalnie kojarzył, ale na ziemi leży chłopiec. Wygląda na jakieś 15, może 14 lat. Raczej na młodszego niż ty. Próbuje się podnieść z ziemi. Trzepać trochę. Widzisz, że ma na sobie coś rodzaju jakiegoś żakietu, marynarki, białą koszulę, krótkie spodenki, takie z słóweczką. Strzelkami. A najbardziej niepasującym elementem jego stroju są czarne buty, wysokie za kostkę, takie trochę mokasynowe, ale wysokie. I z
wysoką podeszwą i biały. Białe co? Skrzydła. Mhm. Skrzydła? Takie doczepione jakby po bokach. Nad kostką. On próbuje wstać, próbuje się oczypać sobie ubranie, bo widzicie, że to jego ubranie lekko się tli. Te buty też są tak jakby nadpalone. I on próbuje po prostu oczepać się. Tak, w sensie, żeby stłumić ten ogień, który gdzieś tam jeszcze dogasa na nim. Rozglądam się też szybko, żeby zobaczyć, czy coś tu jest. Jakaś maszyna czy coś. Nie. On jest tylko, leży na ziemi i jest tylko. Mhm. Ma czarne włosy i widzisz, że one też są gdzieś tam lekko przypalone. Bruszone, gdzieś popił jakby. Ma kilka ran na twarzy, jakby lekko oparzenia, czy jakieś draśnięcia. Gdzieś tam też widzisz na dłoniach, jak zaczyna tam się oczekiwać. No jest miarę tak zabudowany, ubrany gdzieś tam na łydce. Jakieś przecięcie. On patrzy na was. Próbuje się podnieść. Tak w takim półsiadzie, tak próbuje się podnieść. Ale nogi mu się tak jakby na boki i znowu jak długi upada. Podbiegam do niego. Gdzie jestem? Jesteś niedaleko Boulder City. Boulder City. Nevada? Kiedy? Jak to kiedy? Kiedy? Powiedz mi kiedy. Dziewczyno. No jest lato, podaję mu rok. Jasne. Jasne. O, zaczyna się znowu tak oczypywać tą marynareczkę. Dobra, łapę przy sobie. Nie zmienię. Kim jesteś? Nie powinno się to interesować, mała. Jesteś młodszy ode mnie! Ty nic nie wiesz. I znowu próbuję stać i znowu jest to samo. Jakby nogi się pod nim uginają i przewraca się na ziemię. Chodź. Jackie do niego podchodzi. Ej, może ci pomożemy. Stary, wyluzuj, nie? Jesteśmy przyjaciółmi. Nie chcemy ci zrobić krzywdy. Nie. Ja muszę wrócić. Gdzie ja? Oklepuję sobie się po bokach, jakby czegoś szukał. Sprawdzę tu, gdzieś sięga ręką za pazuchę tej marynarki. Po czym patrzę na ciebie, Nona, i tak... Pętla. Zabierzcie mnie do pętli. I mleję. Upada jak długi. Patrzę na niego, patrzę na Jackiego. Szybko, musimy go wziąć. Jackie się pochyla i weź go na ręce. Dosłownie go tak podnosi, jakby się spodziewał, że jest cięższy, ale tak na ręce. Co teraz? Gdzie? My musimy jechać do pętli. No tak mówił, ale wiesz, kto to jest? Nie. Mamy się jakby znikąd, nie? Czas, bum, jest! I co on mówił? Czy on spadł z nieba? Nie, nie mógłby. Być może tam był, bawił się, może miał jakąś maszynę. Coś się stało, nie wiem. Zabierzmy go do pętli. Jak można się tak nagle pojawić? W czerym polu. Może był tutaj wcześniej i go nie widzieliśmy. Dotknij go głowy. Czoła. Jest rozpalony. Przykładam mu tak rękę. Mhm. Rozumiem, że czujesz skórę, nie robota. Czujesz skórę, ale czujesz też, jakbyś dotknęła czajnika? Au! Jest bardzo gorący. Chyba w gorączce. Może zabierzmy go najpierw do babci. No dobra. Do mojej czy do twojej? Do mojej. Okej. Chodźmy. Zbierzemy cię do Jonesów, oni ci pomogą. Mówi do tego gościa, który w ogóle nie reaguje. I tylko tak bierze mu ręka, tak zwisa i macha to ręką. Może ma przy sobie jakiś numer do rodziców.
Albo coś, jakąś książeczkę z adresem. No, tak, jak on go tak niesie, to ja próbuję sprawdzić, czy ma coś w tej kurtce. Sięgał za pazuchę, więc... Sięgał, nie? Rozumiem, że tam zaglądasz. Tak. Wyciągasz tą skiewkę skórzaną? Czarną? Mhm. Rozsupujesz ją? Tak. Jest wypełniona zielonym proszkiem. I teraz jak sobie patrzę ten proszek, to teraz wracać, byłaś skupiona, jakby człowiek krzyczy, majaczy, leje. Teraz jak nawet możesz jeszcze obrócić, koło niego był ten zielony proszek. I ty już widziałaś taki zielony proszek. To było dawno. I tam był mój tata. Jackie? Zmiana planów. Tak? Jedziemy do pantry od razu. No ale... Może... To nie ma znaczenia. Pomoże. Musimy jechać do pantry. Odpalaj traktor. To jest. Chyba, że konno będzie szybciej. Dobra, konno. Nie wiem, czy zatankowałem traktor. Dobra. W takim razie szybko biegniecie do niego. On niesie tego chłopaka na rękach. I jak... No musi go gdzieś odłożyć, nie? Więc on tak ma takie... Kładzie go na podłodze, po prostu na ziemi, w sensie na trawie, w trawie. Tak o, bo nie wie, co ma zrobić z nim. Tak naprawdę. I pilnuj go. Ja idę po konie. Jak możesz przynieść trochę zimnej wody? Tu jest. I pokazuję ci takie tam pojdełko koni. No tak, to pewnie jest tam też dostęp wody, jakiś hydrant. Więc no, myślę, jakieś szmatki są czy coś. Oni nie mają tej wody, oni mają studnię. A. Oni mają go też ta łazienka. Mhm. Dobra. Ale jeżeli ta woda jest w cieniu, to myślę, że wezmę jakąś szmatkę, która na pewno gdzieś tam jakaś jest, jakaś ściereczka. Tak, tak. Więc nabiorę i będę chciała przyłożyć mu to do czoła, gdzieś starając się go ochłodzić. Przemyć też te jego rany, które ma. Mhm. Więc tylko wiesz, że osiodłanie koni potrwa chwilkę, więc masz tutaj sekundkę. I nagle widzisz, że on otwiera oczy. Głośno. Kim jesteś? Bierzemy cię do pętli. Nic nie powiem. Sam chciałeś. Nie powiem. Jak masz na imię? Nic nie powiem. Pokazuję mu sakiewkę. Teraz powiesz? On już nie zdąży jej zobaczyć, bo znowu opadnie w taki... I jeżeli znowu go schłodzisz wodą, to znowu będzie miał taki przebłysk kolejny. W tym przebłysku kolejnym złapie cię za rękę. Tak nagle bardzo, bardzo silno. Dziewczyno, kiedy jest? Gdzie jestem? Mów mi zaraz. Boulder City. I Nevada. Podaję też rok. Nevada. Bierzemy cię do pantry. Nie, muszę wrócić. Gdzie? Muszę wrócić tam. Powiedz, gdzie to cię weźmiemy. Nie skończyłem. Muszę wrócić. Jak następnym razem się obudzi, to będę chciała coś spróbować. Ja mówię teraz Coldwood, Maine. Coldwood, Maine. Czy ona jest w niebezpieczeństwie? Tak. Bo nie pamięta swojego imienia. Powinienem tu być. I znowu odpływa. W międzyczasie Jackie podchodzi. A on zaczyna się tak trząść, tak jakby, wiesz, od tej gorączki, czy jakby coś było z nim bardzo nie tak. Myślisz, że umrze? Masz jakieś leki? Jackie. Na gorączkę albo coś? Dla koni. On ma antybiotyki dla koni. Nie wiem, czy to... Zadziała.
zdrobny, ale tak bym mu dał dla źrebaka, co się rodzi. Może... Jak mu pogorszy się? Nie wiem, trafię się po głowie. No jak dobra, daj. Zaraz. Trzymaj i podaję ci sparkla. Trzymam. I w międzyczasie, jak znowu Jackie odchodzi, to sięgam po tę sakiewkę i część tego proszku wysypuję sobie na dłoń i chowam do kieszeni. Proszek chowasz? Sakiewkę chowasz? Proszek, bo nie wiem, co zrobię z sakiewką. Nasypiesz sobie proszku do kieszeni, tak? Tak. Okej. Jackie wraca, ma strzykawkę, oni otwartą, tam półkę i teraz otwiera tą strzykawkę, nakłada igłę. Widzisz, że to sprawnie robi. Ja tego całego proszku nie wsypałam, tylko część, nie? Tak. I przebija tą głowanko zabezpieczające i wprowadza do pita, antybiotyk. Przygląda się temu chłopakowi, zmierza dawkę i mówi: dam pół jak dla zierowaka, nie wiem, chcę mu zaszkodzić. Po czym ściąga mu tą marynarkę i wbija, znaczy tak odsuwa, gdzieś on tam ma tą czulę z krótkim rękawkiem, odsuwa rękawek i wbija mu tą igłę w ramię. Wprowadza lekarstwo, po czym robi krok w tył i albo kłóci, albo nie, lekarstwo, cokolwiek, ale znowu wybudza tego chłopaka. On się wybudza z takim... Kto jest w niebezpieczeństwie? Siada. Siada... Jestem Connor. Connor. Nie powinno mnie tu być. Kim jesteście? Jestem Nana, jestem z Coldwood. Maine. Jesteśmy teraz w Nevadzie. Który jest rok? Podaję. Kręci głową. Nie udało się. Się znowu nie udało. Co mamy zrobić? Chcesz jechać do pętli? Zbierzcie mnie do pętli. Jesteś to pewien? Nie. Czy ty podróżujesz w czasie? Im leje. Wzdycham. Jakie podróżujesz w czasie? No słyszałeś, co mówił. Pyta co chwilę o rok. Bo jest chory. Albo jest kosmitą, nie wiem. Przecież nie da się podróżować w czasie, no co ty. Może... A gdyby... Jedziemy do pętli, ale... Tak. Nie wiem, czy powinniśmy go oddawać. No jak to? Co z nim chcesz robić? Co jeżeli mu coś zrobią? Pętla. Będzie tam bezpieczny. Jedźmy w takim razie. W takim razie on się znowu zarzuci na... Tato już bez krzesełka, więc po prostu ci podniesie i... Pojedźmy do hotelu mojego taty. Co, nie będzie go teraz w pracy? Zobaczymy, może wyszedł. Tata mu pomoże. Mój tata jest bardzo fajny. Wiesz, bardzo dużo mi pomaga i mnie uwielbia. Zrobi wszystko, o co go poproszę. Świetnie. Mówię, ściskając się, bo nienawidzę kłamać, ale... Ale może muszę po prostu go chronić. Bogami. Na kłąbie. Trzymaj uzdę. I wiesz, jak on sobie przerzuca tego chłopaka jak worek ziemniaków przez ramię, po czym stawia stopę w strzemie i nie wiesz, jak z tym cudem, ale nagle jest na koniu, nie? Zresztą z chłopakiem na ramię. Potem kładzie sobie go przed sobą, go tam poprawia, zabezpiecza w tym siodle, żeby... No i w ogóle teraz użył siodła, nie? Żeby nie zleciał w trakcie jazdy. Dobra, Nana, odwraca się.
na to będziesz się musiała skupić. Ty, Sparkle, musisz się słuchać. Pamiętaj. Masz się jej słuchać. Pia! I pogania konia, więc Sparkle praktycznie naśladuje jego. Mhm. Bimpkiego. I ruszacie konno do Boulder City. I pewnie potraficie tam szybciej, bo nie musicie jechać za główną drogą. Mhm. No jednak konie jadą szybciej niż traktor Jackiego. Tak. Zdecydowanie. I jeżeli dotrzemy pod hotel mojego taty, to ja poproszę Jackiego, żeby zaczekał tutaj. I ja sama pójdę. Wajbie, Karbi. A co z nim? Trzymaj go na razie. On jest przewieszony, także ma twarz grzywie konia, a siedzi w siodle. Nie? Tak się rozglądam, no jednak jesteśmy przy hotelu, więc domyślam się, że tutaj... Zresztą myślę, że ten hotel jest... To jest taki bieda hotel trochę, ale mimo wszystko, jak portier pewnie nigdy tu w życiu nie wychodzi, nawet żeby zaparkować, tak teraz po prostu wyszedł i tak patrzy na te dwa konie, które pod nią podjechały i ma takie... Jak? Ja myślę, że używam swojego dziecięcego uroku i nawet zrobię jakieś iha, ale fajnie było się przejechać na koniu. A tu nie można końmi. To co pan mój do takiego? Dobra, poczekaj tutaj przy parku obok. Możesz go posadzić na ławce. I Jackie skarbia taką. A temu co jest? Zemdlał ze strachu. Nie konno. I on tak zgarnia, tak otrzyma. Nigdy nie jeździł konno. To jej brat. Jakieś zero podobieństwa oprócz czarnych włosów, ale w sumie jest tak przerzucony, że... Nie widać twarzy. Więc on go tak sadza na tej ławce, rzeczywiście pod hotelem. Obejmuje ramieniem. Robi mi dobrą minę do złej gry. A ja jestem córką pana Ikuta. Mówię do portiera. On od razu się skłania jakby do ciebie. Wcześniej nie zaczaił, że to jest bardzo prawdopodobne. Teraz ma takie tak. Fiktaty nie ma w koju. Coś przekazać? Ja może zostawię mu trochę rzeczy. Chodź. Idę. On bierze... Tam jest takie małe te lobby i on się po prostu wychyla tylko, żeby wziąć kluczyk do pokoju twojego taty i prowadzi cię na drugie piętro. Otwiera drzwi i stoi trochę w nich tak, jakby nie wiedział. On nawet się w sumie nie wylegitymował, bo na zasadzie Azjata, Azjatka jakby legitnie. Mm-hmm. W ogóle tak stoi chwilę, po czym ma takie Ja zaraz zejdę. Podchodzi do okna. Dobra, a on podchodzi do okna na tym piętrze i patrzy bardzo nieufny na te dwa konie, które kują. Ja totalnie wykorzystuję czas, żeby się tutaj rozejrzeć, zobaczyć jakieś dokumentacje, być może znowu ten zielony proszek. Rzut na śledztwo. Dwa sukcesy. Dobrze. Dwa sukcesy. Dobrze. Myślę, że tu nie będzie jakichś super tajnych danych, bo czyli by tego nie wynosiło. Czy nie czasy na laptopa? Tak, bardziej szukam jakiejś teczki, być może jakichś takich zwykłych notatek. Być może jakiś wydruków? Wiesz co, myślę, że za dwa sukcesy to jak wejdziesz do środka, tam będzie oczywiście super porządek. Będzie walizka leżąca na środku. Przy łóżku widzę zdjęcie Suzy. Nie, dobrze, nie aż tak. Ostatnio mu bardzo podpadło, więc to nas jest na nim cięty. I ta walizka jest zamknięta, leży na łóżku, ale w ogóle wygląda tak, jakby tu nic innego nie było poza tym.
No, że jakbyś weszła tam do łazienki, to bym widziała, że korzysta z niej, ale ładnie podzielone, ręczniki w ogóle też są tak, jakby tak odłożone, nawet jeżeli z nich korzystał, wiesz, jest naprawdę bardzo pedantycznie tutaj. Ta walizka jest zamknięta, ale jak próbujesz tam wstawić szyfrowy zamek na jakąś tam bardzo banalną kombinację, to ona odskoczy. Mogę otworzyć. I tam wśród ubrań poskładanych idealnie w kosteczkę twojego taty będzie też pudełeczko. I będzie też jakieś notatki tak luzem. Trochę wygląda tak, jakby on się już pakował. I te notatki, no będą jakieś tam też łaski. Ale to będą luźne wydruki. Kilka luźnych wydruków. Będzie też, będą też pewne notatki na zasadzie takiego jakby jego notatek przed wystąpieniem jakimś publicznym, jakąś mową. By właśnie sobie przygotowywał, to też takie w punktach rozpisane, co, kiedy, gdzie powiedzieć, łącznie z takimi nawiasach, jak i wtedy tam, kiedy odetchnąć, kiedy oddychać, kiedy jakiś określony wydać siebie odgłos. Naprawdę takie to przesady. A w tym pudełeczku będzie kilka takich rzeczy osobistych, które absolutnie... Których absolutnie nie słychać tego. A, przepraszam. Kilka rzeczy osobistych, które absolutnie nie należą do twojego ojca i których absolutnie nie powinien mieć. I to wygląda trochę jak pamiątki po jakimś dziecku. W sensie jakieś tam breloczki, jakieś zapiski też takie małe, taki malutki notesik. I będzie też, będą też takie dwa oderwane białe skrzydełka, takie gdzieś w butach. Takie oderwane, ewidentnie oderwane. Odprute tak. Co jest w tych notatkach? Czy pojawia się imię tego chłopca? W notatkach nie pojawia się imię tego chłopca, ale w notatkach pojawia się dużo dat. Ewidentnie jest jakimś szyfrem zapisane. Jest dużo dat na przekroju od lat 60. do lat 2030. Szukam dzisiejszej daty. Nie ma dzisiejszej. Co oni robią? I tam jest ciąg cyfr na przykład. Albo komentarz nie udało się. Bo nie zdążyłam. Ale są w rodzaju... Wygrzebuję z tej teczki taty długopis i zapisuję sobie szybko te notatki na ręce. Chyba, że jakieś wybiórcze, ale chyba, że tam jest jakaś wolna kartka papieru, no to na kartce. Jest notesik hotelowy taki, wiesz, taki zawsze leżący po prostu, duży. Prześwituję tak naprawdę to wszystko, co tam jest i tyle, ile... Uważam, że jest sensowny i na tyle, ile uważam, że jest czas, to przepisuję. Dobra, w porządku. I myślę, że biorę jedno z tych skrzydełek. Dobrze. Część tych notatek sobie przepiszesz. Na pewno rzuci się w oczy, że no, tam jest kilka imion, ale takich imion, które albo są takie generic bardzo, typu John, nie mówiące, albo Monika. Wiesz, takie popularne imiona amerykańskie, ale nie tylko. Są też takie imiona, które nie kojarzysz.
że europejskich. Nie ma żadnych azjatyckich. Ale tak są też jakby ksywy i dopiero teraz, jak sobie zobaczysz na przód tego notatnika, to widzisz, tam jest napisane speed. Bit? Speed. Okay. Prędkość, szybko. Po angielsku nawet tak. Tego dosłownie tłumaczy, bo to jest mm-hmm. imię, ksywa. Trochę ona była podpisana. Właśnie tej osoby własność. Szybka, o, że to nazwijmy. Bo po polsku jednak. I dużo, dużo w notatkach jest coś takiego, że ktoś przepadł, bo ktoś zaginął, albo ktoś już out, wiesz, takie sugerujące, że misja się nie powiodła. I przy jednej dacie, która jest datą w przyszłym roku, wiosnę przyszłego roku, są wykrzykniki. Jest napisane, jest. Znowu ci urwało. Jest napisane co? Jest szansa. Dobrze, w ciszej mówię teraz. Jest szansa. Więc to sobie na pewno skopiujesz tą datę i czy masz tą. Możesz tego zawsze wrócić do tych notatek. I chyba to tyle. Biorę kilka wdechów głębokich, starając się przeanalizować to, co wszystko widziałam. I zamykam teczkę taty. Mhm. Odkładam wszystko tak, żeby wyglądało, jakby mnie tu nie było. Po czym wychodzę, zamykam drzwi za sobą i uśmiecham się do portiera. Portiera nie ma, ale przez okno zobaczysz, że on tam dyskutuje z Jackiem bardzo. Chciał gdzieś zbiec w międzyczasie, bo no chwilkę cię to zajęło i tam. Ale kurde, z drzwiach. Mhm. Odkładam go w takim razie na portiernię. Mhm. I wracam do pozostałych. I jak on cię widzi, to z daleka się odwraca. Z twoim bratem jest coś nie tak. Co się stało? Budził się, coś majaczył, coś krzyczał. To jest chłopiec, co się mu dzieje? Zadzwonię po pogotowie. Nie trzeba, jedziemy do taty. Proszę nie wspominać, tacie, że byliśmy, bo mama mówiła, że niespodzianka to ma być. To ja zadzwonię po to pogotowie i on idzie w stronę recepcji. Zdecydowanie, ten chłopak prosił o pomoc, więc... Nie! Tupię nogą. I on tylko tak popatrzył na ciebie, zadzwonię. I poszedł. Jedziemy do pętli. Jakiemu nie musisz tego dwa razy tłumaczyć? Widzisz, że on już jest taki, że jedną nogą na tym koniu. Znowu sobie przerzuca już znowu nieprzytomnego, jak się przedstawił, Connor, więc Connora, przez ramię i pomaga ci oczywiście wcześniej, tylko park. Jedziemy. Pętli. No dobrze, więc w pętli zatrzymacie się na bramie. Myślę, że trochę wcześniej niż na bramie, bo ja będę chciała jeszcze raz wybudzić Connora. I pokazać mu skrzydełko, które wzięłam. Dobrze, no to go tak. Wiesz, niebezpieczne. Powtarzam mu oczywiście też daty, gdzie jesteśmy, skąd ja jestem. Myślę, że tym razem powtórzę z nazwiskiem, żeby zobaczyć, czy gdzieś kojarzy mojego tatę. O, tak. Nazwisko, jak do tej pory właśnie tylko Nana, nazwisko zadziała na niego tak, że się wyprostuje. Renji, tak? Na imię twój tata? Mhm. Renji będzie wiedział, jak to odkręcić. Tak. On się tym zajmuje, prawda? Do Renjiego. Tak. Czy ty podróżujesz między czasami? To jest twój tata? Tak. No to o niczym nie wiesz.
Skąd to masz? Pokazuję na skrzydełko. Niebezpieczne. Dlaczego to jest niebezpieczne? I co się stanie przyszłej wiosny? Uśmiecha się. Zobaczymy. Przyglądam mu się niepewnie. Na pewno chcesz tam iść, to może być niebezpieczne w takim razie. Nie. No... Ten zielony proszek, ja już go widziałam. Gdzie? W samochodzie. Co znał? I on tak, wiesz, gdzie? Podaję mu po części wypełnioną sakiewkę. Co to jest ten zielony proszek? Nie interesuj się. Ale skoro to jest u mnie w domu? Raczej nie. Ale przecież widziałam to, mówię ci. No czy w ogóle na tym czy to jest niebezpieczne? A Jackie, uważaj sobie, może jesteś chory, tam co ci się to dzieje, ale do domu się przyzwraca. Pytanie go tak odwracam, siedzą razem na koniu, jest dziwnie. Czy Speed to twoja siostra? Ty nic nie wiesz. No ale ty wiesz, możesz mi powiedzieć. Nie powiem. Nie jesteś jedną. Pęca jest tam. Tego nie zrobił swoim dzieciom. Co, no nie? Powiedz. Proszę. Co mam zrobić, żebyś powiedział? Nic. Tak ci nie powiem? Przecież ci pomagam. No i dzięki za to. Ja i tak wiem dużo. Widziałam proszek. Możemy już udać się do pętli? Był też Żul, który grał na gitarze i zmieniał dużo rzeczy. W Coldwood dzieją się naprawdę dziwne rzeczy. I jeszcze ta wyspa pełna robotów. Ja zaczynałam mu wrzucać tak bardzo chaotycznie te wszystkie rzeczy, które widzieliśmy. Poproszę cię o rzut na empatię. Zobaczymy. Te wszystkie rzeczy, o których nie mówiłam Jackiemu też, nie? Tak. Chwila, gdzie jest empatia? Tu jest. A, zero sukcesów, czekaj, ja sobie wezmę stan. Bardzo. Totalnie. Niech to będzie zdenerwowanie. Nie sukces, tylko masz jeszcze jedno szczęście. Tak, mam. I teraz jest dwa sukcesy. Nie przy wszystkim, bo na przykład wymieniasz flamenco Menela, to nie rusza go to, w sensie nie zwraca uwagi. No roboty, wyspa robotów to no, on się stara ukryć bardzo mocno, że o niczym nie wie, ale pewne fakty, które z siebie teraz wyrzucasz, sprawiają, że trochę mu drga powieka, ale udaje, że wiesz, jest trochę roześmiany, tak jak trochę mu może debiutyk zaczął działać. Trochę mu lepiej, ale absolutnie się z niczym nie zgadza. A więc wciąż uważasz, że o niczym nie wiem, tak? Czemu jesteś z Main, a jesteś gdzie? Może to ty o niczym nie wiesz? Zapewne. Nigdy się nie spotkałem. Uśmiecham się. Miło mi cię poznać w takim razie. Connor. Renji musi być z ciebie dumny. Jest tak dumny, że sobie tego nie wyobrażasz. No jest bardzo w porządku. Chyba w innych czasach. Jest okropny. Co? Jest okropny. Jak to? Mówiłaś, że cię dobrze traktuje, a jest okropny, co? Ja to mówiłam wcześniej Jackiemu, nie? Aha, ale temu teraz mówisz, że dobrze cię traktuje, tak mówiłaś. Nie. I
mówię, po prostu jest okropny, ale zaczynam go prowadzić do pętli. Tak znowu, no no to wie tam sobie zmierzacie, to ja tak prostuję, ale poczekaj, czekaj, ale on się... Próbuję, jak to rozejmuje, nie? Tutaj. Tutaj nie jest żadnym szefem, ani nikim takim. Jest szefem w main. Tak. Już jest szefem w main. No, dobrze. Zgadza się. Czyli... Wie, o co chodzi. On kiedyś... Ktoś do niego dzwonił i bardzo się wykłócał o coś. Jest strasznie... Podaję prezydenta. Tak, wiesz, mimochodem i od razu zaczynam przechodzić na inny temat. On jest zawsze taki bardzo spięty. Mówisz, że jest w porządku, ale... Tak. Mówisz, że jest w porządku pracownikiem. Pewnie. Nie, to spoko facet. Żartuje z nami. Jakbyście to powiedzieli, cool. Ty chyba nie poznałeś mojego taty. He? Jesteś pewien, że mówimy o tej samej osobie? Tak by się bardzo głęboko zastanawiał. Ja bardzo szybko nakreślam, to? Jak... Takie cechy charakterystyczne mojego taty. Cały czas poważny, nigdy nie żartujący, bardzo dominujący i bardzo starający się wprowadzić wszędzie porządek. On kiwa głową, ale już tego nie komentuje. Chucky tak zamilkł bardzo i też czego nie komentuje, ale tak trochę czujesz jego wzrok na sobie. Jak idziemy, to tak odwracam się do Jackiego. Przepraszam, że wcześniej powiedziałam inaczej, ale musieliśmy się spieszyć. Może jestem głupi, ale nie lubię, jak mnie ludzie kłamią. Ja też nie lubię kłamać. Byłam po prostu zdesperowana. Możemy szybciej? Pyta Kondor. Przyspieszam kroku teraz sama, chcąc zobaczyć, co się stanie, kiedy ojciec zobaczy mnie z kimś, z kim nie powinien mnie widzieć. I wcale nie mówię tutaj o Jackim. Okej, w takim razie dociera się na bramę. No i tam pierwszy kontakt ostrażny, który wychodzi do was. Pewnie by normalnie uchylił okno, jakby podjechał samochód, pewnie by uchylił okno, ale jakby teraz widzi dwa konie i wychodzi, nie? Więc on ma tak samo jak ten gość z hotelu, takie... Co? Więc stoi przed wami i słucham. Spoglądam na Conora. Benji i Guta. Próbuję się z nim skontaktować. Teraz pilne. Proszę powiedzieć, że projekt DOR. To pilne. Nie wiem, na ile strażnik wie, o co chodzi, ale może nazwisko, a może wyglądzie tego chłopaka cokolwiek, ale zawraca do budki, wykręca telefon, numer na telefonie, chwilę z kimś rozmawia, po czym wychyla się do was. Możecie wjechać. I tak patrzę na te konie niepewnie, chyla szlaban. I konie się trochę spłoszą, bo no, to, że przejdziecie szlaban to raz, ale za chwilę jest taka brama, bo tam dosyć dobrze to, może nie ufortyfikowane, ale no jednak jest taki mur i tam jest właśnie taki brama, która się powoli z grzytem otwiera i przyjemny odgłos, więc się zaniepokoją. Ale są dobrze wychowani. Panikują, nie uciekną. Cóż,
wjedziecie w środek do pętli. No, myślę, że żadne z waszej dwójki, w sensie ani ty, ani żadne w życiu nie przeszli przez te mury, ani tak samo w twoim przypadku te mury Coldwood. Twoje pierwsze zetknięcie pętlą. Kominy są daleko, te, które są takie bardzo charakterystyczne. Są tutaj dosyć niedostrzegalne, bo trochę inaczej ten budynek ułożony. Więc tak naprawdę przed wami jest duża przestrzeń, tak jakby duży dziedziniec. Widzisz gdzieś tam też lądowisko. Gdzieś tam majaczy ten helikopter, który ciągle tam jest. Że nie ciągle tam jest, znowu jest. O, tak bardziej to. Tylko Jackie jeszcze przez zęby powie, rządowy mówiłem. A z dużego budynku, który teraz tworzyły się też drzwi, te też tak, już tak nie tak topornie jak tamte, tylko tak bardziej automatyczne. Chodzi, wyjdzie. I idzie wasze. Oczywiście nie nawet ubrany. I teraz to ja patrzę na niego z góry. Dosłownie i w przenośni. Czy zsiadacie z koni? Tak. Okej, w takim razie jak... Myślę, że ja spróbuję sama nawet zeskoczyć z tego dużego sparkla. Myślę, że jakiś się rozumie. Nie, czekaj, Nana. No i zdejmie ciebie? Po czym z takim lekkim zaskoczeniem? Niezręcznością, ale też zdejmie Conora. Conor już jest w stanie ustać, ale widzisz, że tak jakby bardzo go to bolało, to, że stoi na nogach i trochę się stłania. I on robi kilka kroków w stronę twojego ojca, który idzie z bardzo surową miną. Ma taki nieodgadniony wyraz twarzy. Patrzy na niego głównie. Ale też raz na jakiś czas na Jackiego tylko tak spojrzał kontrolnie raz, ale raz na czas nie jest w stanie się powstrzymać i odrywa spojrzenie Conora i patrzy na ciebie. I myślę, że tu zobaczy dużą różnicę, bo ja nie jestem tym razem skulona, nie pochylam głowy w dół, wręcz przeciwnie. Mam wysoko uniesiony podbródek i patrzę na niego raczej wyzywająco. On... jest... zresztą minę ma cały czas taką samą, ale na chwilę mu brew zadrga. Jakby przemknie taka emocja przez twarz. Niecodzienne jak na niego. Spojrzysz na Conora? Conor? Benji? Co robisz z moją córką i tym wiejskim chłopcem? I on tego wiejski chłopiec nie wymawia tak, wiesz, jakby wyśmiewczo, tylko tak jakby... Pewnie imienia nie pamiętam. To jest wiejski chłopiec, nie? Tak, to jest wiejski chłopiec po prostu. Nazywa rzeczy po imieniu, nie? A on robi jeszcze kilka kroków co innego. Nie udało mi się go uratować. Ręczy. Siedziało za szybko i znów wracamy do punktu wyjścia. Po czym nagle, to było kilka kroków w jego stronę, nagle upada. Jest takim wyłożony brukiem ten dziedziniec. No upada na pytanie, no to się pochyla i widzi, że zaczyna pływać krwią. Jackie robi taki ruch, ale patrzy na siebie, nie wie co zrobić, więc zatrzymuje się. Myślę, że ja podbiegam też do tego chłopca. Renji przykuca. Chodzi mu rękę na mnie. Wyjdziesz z tego. Nie umrzesz mi tutaj. Patrzy na ciebie tylko tak z dziwnym spojrzeniem, po czym bierze tego chłopaka na ręce. I w budynku. Idę za nim. Bez komentarz. Kiedy
Możesz wejść tam do środka tego budynku, ale tam będzie dwóch ochroniarzy. Ja dobrze zrozumiałam, że to Jackie wziął tego Conora? Nie, twój ojciec. Twój ojciec. Jackie idzie z nami, czy został z końmi? Nie, Jackie został z końmi. Mhm. Dwóch ochroniarzy łapie cię za ramiona. Nie możesz wejść. Patrzę tylko w stronę taty. Tak wymownie. A to, co widzisz, to to, że nawet nie obejrzał się w twoją stronę i ochroniarze nie... Głośniej troszkę. To, co widzisz, to to, że nie obejrzał się nawet w twoją stronę, a ochroniarze próbują cię po prostu stąd wyprosić, nie czekając na jego reakcję, a nim całkiem zasłonią ci jeszcze sobą widok, to zobaczysz, że on trzyma tego chłopca na rękach. On jest już nieprzytomny. Ucieka mu strzupka krwi. Twój ojciec patrzy na niego tak, jak jeszcze nigdy nie patrzył ani na ciebie, ani na... I w tym momencie myślę, że sobie dzisiaj zakończymy. Why? Ale na pocieszenie puszczę ci jeszcze kantrę, muzyczkę. Seriously? Ale jest super ta muzyczka. Mega sesja. Mega mi się podobało. Super. Tych dwóch jeszcze nie było, to jeszcze... Tak, z muzyczki też się bardzo cieszę. Bardzo mi się ją fajnie słuchało i fajnie się... Jakoś pogodniejsza się ta sesja. Tak, no, był ten taki country klimacik, nie? Nawet jak tam po Jackiem jechali wszyscy równo, to to i tak jakoś tak to ale biedny, było lepiej. Biedny w ogóle ten chłopak na maksa, nie? Czy jak? Co na maksa? Biedny chłopak na maksa, w sensie no. Jackie, nie? Bardzo mi go żal. No on się po prostu jest, wiesz, no nie pokapował się i się wygłupił i potem cała szkoła zaczęła z niego śmiać. No. Właśnie tak trochę do tego liceum wyrwał, w sensie jedyny dzieciak z domu, który poszedł tak daleko i dostał się do liceum jakimś cudem, nie? I on tak tam bardzo nie ogarnia, no i wszyscy to wyłapali, że on nie ogarnia. No. Jednak się nie fajnie do niego odnoszą. Jak to dzieciaki w tym wieku? Ale no, super sesja. Jackie boy. W ogóle jak ta babcia, nie? Jak ty ją zaczęłaś krzyczeć, nie? Totalnie, mega. No. Mega, mi się to podobało, nie? Oj, Jackie jak się jeździło? Jak się jeździło na sparklu? No sparklował, nie? Sparklował. Po to tajaliśmy nieźle, nie? A słońca było dużo. O tak. Ja w ogóle miałam, opisując go, miałam takie, że on ma taką czarną sierpę. No. Puszczę w słońcu. Ale już się powstrzymałam, bo by się zaczęła śmiać pewnie. No. Nie chciałam już wybuchu mojego śmiechu wtedy. No, ale super sesja. Myślę, że fajnie rozwijająca postać Nany. W ogóle, co to się jednak... stało w lunch barze, nie? O, Boże! Idę do niego takie, o nie! Ja się bałam, że co ty mi zrobisz, mnie podpali? A ja cały czas miałam takie, co by nie. Zrobił Loni, co by zrobił Loni, nie? No Loni to by pewnie usiadł tam, no z ja takim wiem, olej potem... pogadam, a potem by się popatrzył na Lucy. Na tę dziewczynę, nie? No więc... Zrobiłby przyjazny dotyk. Bo wiesz... Jack, hey. To mój kumpel. Co by zrobił Loni? No. To jest dobre pytanie. Ale no właśnie myślałam, że tak zrobimy, bo jednak tutaj było duże nawiązanie do pochodzenia etnicznego tak. Nany. I myślę, że u niej tak się pojawiło w pewnym momencie. Ciekawe, jak sobie tata tutaj radził i tak dalej. Tak, ej, w sumie na tatę nikt tak nie gadał nigdy, nie? Nikt mu więc... oczków nie pokazał. Dokładnie.
No, ale w sumie to miał ten wątek rasizmu gdzieś się przewinąć w naszej historii, a zorientowałam się w momencie, kiedy... ja wiedziałam, że te dzieciaki będą się śmiać z Jackiego, ale w momencie, kiedy oni mieli na ciebie zareagować, to do mnie takie dotarło: hej, ale na północy nikt się z niej nie śmieje i jakby w ogóle tego nie ruszyliśmy, a to jest południe. Ale to też spoko, bo przy Harry też tego nie było, nie? Tak. Więc być może, kiedy Nana się tam sprowadziła, to oni byli zainteresowani w ten pozytywny sposób, tym, jak ona wygląda, też nie? Też tak myślę. No, a tu miałam takie: hej, to jest południe, totalnie muszą zareagować jakoś źle na nią. Jeszcze idzie z Jackiem, więc no podwójnie, podwójne podczonko, nie? Żeby no. Jakoś się wyśmiać z jej pochodzenia. Więc tak od razu taka reakcja. Ale to nie zaplanowane miałam akurat w ogóle. No, ale to nawet fajnie wyszło, nie? Bo też można tak nawet uznać, że to bardziej w Boulder City Nana czuła się gorzej, więc przyjęła przyjaźń Red, samego Iloniego, po prostu super, i Timiego. No tak, tam nagle miałaś dużo przyjaciół. No. A tutaj nie wiemy nic o twojej przeszłości, o tym, tak, jak tak. było w Boulder City, kiedy tutaj mieszkałaś. Wiesz, może przyszłe sesje pokażą coś więcej, nie wiadomo, może jeszcze kiedyś tu wrócimy. Ale... Proszę. Ale tak, super. Back to Jones! Kolejna country muza, nie? Super. Tak. No, teraz możesz pisać listy do Jackiego. Może odpiszę. No, było bardzo smutne w tej postaci, że on taki jest, dla niego Las Vegas jest takim wow, nie? To jest świat. No. Ale jakby tam pojechał, to by zginął, nie? Dobrze, no, tak pomijając to, może jakby autobusem, nie? Pomijając traktor, ale no totalnie by się tam nie odnalazł. Jak on w Boulder City sobie ledwo radzi, to jest mieścina, to tam to by go po prostu przygniotło, ale miał wyobrażenie. Ale być może wtedy właśnie bardziej by pokochał to, kim jest. No, zobaczymy, co się stanie z Jackiem. Potoczy jego historia. Może zostanie po prostu wspomnieniem. Też tak może być, nie? Chłopcem od koni. Zobaczymy. Ale zaskoczenie wielkie nad zmianą Nany, nad odwagą Nany. Odważna Nana. No, tak powoli, małymi krokami, nie? Jej się robiło. Ja myślę, że ten odcinek zamiast Sweet Home Nevada powinien się nazywać Nana the Great. No, no tak ma, jak ktoś się zaczyna w osoby, które lubi, nie? Bo wcześniej też w zasadzie broniła samego Iloniego. Nie było takiej przepaści do tej pory nigdy. No. Żeby... musiała aż tak bardzo kogoś bronić. Siostra bardziej broniła ją. Pewne panie, sobie... które trzeba było podpalić. No tak, wtedy to był ten punkt zwrotny, gdzie Suzy jednak potrzebowała obrony, ochrony, bo nagle stała się tą małą siostrzyczką. Ale do tej pory wcześniej no jednak nie było tego. No nie. Wtedy to raczej chowała się za plecami innych. Więc ciekawe. Ciekawa zmiana, ciekawa. Wiejskie powietrze dobrze wpłynęło. Ta swojska śmietana wpłynęła. Było za spokojnie, nie? Po prostu coś musiało się stać. Według Nany, nie? Tak, kurczę, tutaj jest zbyt idyllicznie, nie? Ale spokojnie. Potem wyobraź sobie minę właściciela tego pastwiska, nie? Znaczy nie pastwiska, tylko właściciela tego pola. No. Który przyjeżdża i takie: o, kosmici, kraj zbożu, no bank, nie? W ogóle szkoda, że on ma na imię Connor, a nie Clark. Ja już tak się w pewnym momencie zaczęłam uśmiechać, nie? Jak powiesz, że to Clark, to po prostu padnę, nie? Ale nie był podobny nawet. No, już to tak opisujesz ciemne włosy, Clark Kent, jak nic, nie? A tutaj akurat miałam co innego w głowie, jak opisywałam, okay. Ale nie. Załapać nawiązanie, jak nie, no to takie wig małe. Trochę było. Tak. No więc... śmiesznie.
chłopiec z nieba spadł. No rany. No dobrze. Dobrze, no to co? Chyba będziemy się żegnać. Drugi komentarz powyszedł. Czekam w takim razie na to, co powiecie. Totalnie komentujcie. O tej sesji. Czekam jak zwykle na rozprawkę o Nanie. Wing wing. Bardzo jestem ciekawa, jak ten odcinek wpłynie na postrzeganie tej postaci. Tak, bardzo się cieszę też, że zagraliśmy to jeszcze przed pierwszą klasą liceum. Bo też już wiem, w którą stronę gdzieś tam ta Nana może iść. Mnie szalenie ciekawi tak naprawdę, jak teraz będzie wyglądać jej relacja z ojcem, nie? Tak! Tak! No ostatnio... Znaczy no ostatnio. Zobaczymy, co się wydarzy, bo jeszcze przed nami jedna sesja, bo nagrywamy to trochę wcześniej, więc przed nami jeszcze jedna sesja, więc zobaczymy tak naprawdę, co się jeszcze wydarzy, ale ciekawe jest, że... A jeszcze to chciałam pokazać, patrzcie, tu jest króliczek! Królicza łapa forever. Tak. Dobrze. W takim razie... Tak, nie wiem, żegnamy się. Jak to będziecie oglądać, ale papa. Tak, papa.